Kładą na stół tego faceta i tak patrzą się, patrzą, jak kurczę, a może tą nogę da się operować? Zawołali chirurga naczyniowego. Chirurg naczyniowy przychodzi, patrzy, tam jeszcze robi łyskie. Dobra, damy mu szansę. Spróbujemy udrożnić przepływ w tej nogi, nie. Wiesz, jak mi było smutno, że nie utnę tej nogi. Troszeczkę rosną piersi od tabletek antykoncepcyjnych i oczywiście wszyscy mężczyźni są z tego powodu zadowoleni, natomiast to jest podobno efekt uboczny, który jest nie, nie jest pożądany. Jeśli mówimy to o samym rośnięciu piersi, to każda z nas chciałaby mieć większe piersi, natomiast niejednokrotnie tak bywa, że razem z tym powiększeniem piersi pojawia się tkliwość, bolesność i wtedy to nie jest przyjemne. Czyli one w pewnym sensie puchną? Tak, można tak powiedzieć. To jest... Y, dlatego właśnie chciałem nagrać ten podcast, bo to jest takie... O, o tym się w ogóle nie mówi i, i jak, jak... Gdybym ja miał brać coś, od czego miałbym urosnąć piersi być jeszcze spuchniętym... Masz na weselu dwóch szwagrów. Mhm. Jeden szwagier wypije trochę... Wypije na przykład, nie wiem, litr wódki i jest y, do rany, przyłóż, super się bawi i tak dalej. A drugi wypije taką samą ilość alkoholu i totalna korba. Mhm. Nie? To samo się tyczy testosteronu i steroidów. Alicja Przywózka-Suwała. Cześć. Cześć. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Jestem lekarzem, jestem specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej. Natomiast taką moją prawdziwą pasją są terapie hormonalne u kobiet i u mężczyzn. Zgłaszają się do mnie różnego rodzaju osoby. Rzadko tak bywa, że zgłasza się do mnie ktoś już ze zdiagnozowaną chorobą. Raczej ludzie zgłaszają się do mnie z takimi problemami jak zły nastrój, słabe libido, Nadmierna masa ciała też niejednokrotnie współpracuje z sportowcami na takim zawodowym levelu. Mhm. Um, jeszcze chciałaś powiedzieć disclaimer, zanim zaczniemy rozmowę? E, tak, chciałam tutaj powiedzieć osobom, które nas słuchają, że wszystkie porady, wskazówki medyczne, które tutaj padną, nie należy traktować jako porady medycznej. Także jeśli ktokolwiek z nas tutaj słuchających ma jakikolwiek problem, to sugeruję jednak skorzystać z konsultacji, z porady lekarskiej. Takiej profesjonalnej wizyty, nie, nie, nie słuchać podcastu i decydować na bazie podcastu. Tak, to znaczy, wiesz, ważne jest posiadanie własnej wiedzy, rozszerzanie, wiedzy we własnym zakresie, a nie tylko takie. Ślepe słuchanie się lekarzy. Fajnie jest mieć taką wiedzę, ale przede wszystkim tutaj taką podstawą jest konsultacja lekarska. Hmm, to może od razu się odniesiemy do tych moich badań, o których Ci mówiłem. Powiedziałem Ci, że byłem na badaniach u endokrynologa i ten endokrynolog powiedział mi, że moje badania są super i że absolutnie mam nic nie robić z moimi hormonami, po czym Ty mi powiedziałaś, że to jest coś, co z reguły mówią lekarze ludziom, że jeśli widzą, że te badania są w miarę okej, okay, to żeby się za bardzo tym nie przejmować. Znaczy, ja przede wszystkim nie chcę oceniać e, tej osoby, bo te, tych badań jeszcze tutaj nie widziałam e, i też nie chcę negować jej wiedzy. Natomiast niejednokrotnie bywa tak, że pacjent zgłaszając się do lekarza z jakimiś określonymi wynikami badań, e, jeśli. Nie zgłasza jakichś większych dolegliwości, objawów, to lekarz patrząc się w te wyniki badań, jeśli widzi, że wyniki są w zakresach norm laboratoryjnych, to zazwyczaj mówi: To niech pan, się, pan, pani się nie przejmuje. Natomiast oprócz norm laboratoryjnych istnieje też coś takiego jak normy fizjologiczne, normy osobnicze. Czyli nie do końca patrzymy się na to, co jest tutaj w widełkach na wyciągu z laboratorium, tylko interpretujemy te wyniki badań, Zgodnie z samopoczuciem, z nastrojem, z różnego rodzaju problemami. To wszystko jest takie, takie bardzo płynne, dlatego nie powinniśmy też samodzielnie często wykonywać tych badań. Tylko fajnie, żeby na te wyniki spojrzał ktoś, kto na co dzień rzeczywiście pracuje z problemami różnymi hormonalnymi, nie tylko. Czyli mogę mieć wszystko ok w wynikach badania, a wciąż czuć się jakoś dziwnie, i coś trzeba było zrobić coś trzeba było zrobić z tymi hormonami? Tak, po pierwsze dlatego że to, co mówiłam, nie tylko normy laboratoryjne, ale też normy funkcjonalne. Po drugie, ja nie widziałam listy ni badań, które mm -hmm. Ty wykonałeś. Być może było tak, że po prostu nie wszystko zostało zbadane, to co trzeba było. Być może jest jakaś inna przyczyna. A poza tym problemy są nie tylko hormonalne w kontekście złego nastroju. Złych wyników sportowych, są problemy endokrynologiczne, są um, jak, jakiegoś rodzaju niedobory, problemy psychologiczne, socjologiczne. Tych przyczyn jest bardzo, bardzo mnóstwo. Tak samo jak ja rozpatruję przyczyny różnego rodzaju problemów zdrowotnych u kobiet i u mężczyzn nie tylko w kontekście hormonów. Tak samo jak kobieta, to nie jest tylko estradiol i progesteron, a mężczyzna to nie jest tylko i wyłącznie niski testosteron. Mhm. Jest dużo więcej czynników, które mogą na to wpływać. Na przykład tryb życia, dieta pewna i tak dalej. Co? Zdecydowanie. Mhm. Um, dobra. Um, generalnie chciałem się z tobą spotkać, bo chciałem z tobą porozmawiać o antykoncepcji, co już może być dla ciebie troszeczkę dziwne. Um, powiem ci, dlaczego mnie to zainteresowało. Um, kiedyś spotykałem się z dziewczyną, która powiedziała mi, że ona nie chce przyjmować tabletek antykoncepcyjnych, bo to wpływa właśnie na hormony i będzie się czuła źle. Ja pamiętam, że byłem na nią trochę zły, że to, że to jest trochę ryzykowanie z jej strony. I nie miałem wtedy kompletnie świadomości, że te tabletki antykoncepcyjne mogą jakoś negatywnie wpływać na zdrowie. I z czasem zaczyna, zaczyna, zacząłem troszeczkę o tym słuchać i dowiedziałem się, że to nie do końca jest takie proste, że po prostu bierze się tabletki antykoncepcyjne i wszystko jest super i nie ma żadnych problemów. I dlatego stwierdziłem, że porozmawiam z, o tym z kimś, kto się na tym rzeczywiście zna. I te, te teraz pytanie do Ciebie. Czy, czy, czy to rzeczywiście tak jest, że przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych niesie ze sobą jakieś ryzyko? Każda substancja, którą wprowadzamy do organizmu jest zawsze jakimś ryzykiem. E, ogólnie antykoncepcja. Hormony należy traktować jako troszeczkę taki miecz obosieczny. Z jednej strony, daje nam kobietom możliwości zabezpieczenia przed ciążą, możliwości, no nie wiem, robienia kariery. Jakby zalet antykoncepcji jest dużo, nie tylko takich związanych z zabezpieczeniem przed niechcianą ciążą, ale z drugiej strony też są różnego rodzaju konsekwencje, działania niepożądane, przeciwwskazania, o których należy pamiętać. No, Oczywiście zdziwiło mnie ten temat, który mi tutaj zaproponowałeś, ponieważ zainteresowanie A mężczyzn, B mężczyzn niezwiązanych z medycyną, z dietetyką, no, którzy nie zajmują się tym profesjonalnie na co dzień, ogranicza się zazwyczaj do pytania, bierzesz tabletki, biorę. Okej, okay. i to jest koniec tematu. I mężczyzn zazwyczaj to nie interesuje, nie chcą o tym słuchać i zazwyczaj ta odpowiedzialność jest przerzucona na kobiety. Druga sprawa to jest, jeśli ja miałbym brać coś, co wpływa na moje hormony, żebym miała jakieś panowanie nad moją płodnością, ja bym tego nigdy nie chciał zrobić. Odwracałem to też w drugą stronę i tak sobie myślałem, że to jest kompletnie nie fair z mojej strony, że oczekiwałbym od dziewczyny, że ona będzie brała tabletki, natomiast gdybym ja miał wziąć tabletki, to bym ich nie wziął nigdy. Też przeciętna kobieta zapytana o to, czy chciałabyś, żeby twój mężczyzna brał tabletki i żeby to odpowiedzialność zabezpieczenie przed nieplanowaną ciążą spotykała spoczywała na mężczyźnie, duża część z nich odpowiedziałaby pewnie tym, nie, bo ja nie chcę, bo jakby to ja zajdę w tą ciążę i ja nie chcę, e, nie chcę żeby ta odpowiedzialność spoczywała na mężczyźnie. To brak bo, zaufania chyba. Bo to tak, ale to nie jest kwestia. E, braku zaufania do mężczyzn, tylko niestety, tak jak ja współpracuję z mężczyznami, to mężczyźni o wiele częściej zapominają o braniu leków, o braniu suplementów. Im starszy mężczyzna, tym trudniej mu przestrzegać różnego rodzaju zaleceń lekarskich i to każdy lekarz ci to powie, że mężczyźni mają duże problemy, jeśli chodzi o tak zwany, jak my to my ładnie nazywamy, compliance, jeśli chodzi o zalecenia. Wiesz, z czego to wynika, że akurat mężczyźni mają takie problemy, a kobiety mniejsze? A wiesz, bo jak, czy masz jakieś takie swoje przemyślenia na ten temat? Wiesz, co, kiedyś spotkałam się z takim stwierdzeniem, że służba zdrowia dyskryminuje mężczyzn. Że mężczyźni są dyskryminowani. Zobacz. Mężczyzna praktycznie nie wie, w jakiej sytuacji powinien pójść do lekarza, jak powinien się zgłosić, gdzie pójść, gdzie się zapisać. Zobacz, jak rzadko mężczyzna prowadzi swoje, swoje dzieci do lekarza. Zazwyczaj kobieta się tym zajmuje. Mhm. Kobieta ma pierwszą miesiączkę, już musi iść do ginekologa, już to jest jej pierwszy kontakt z lekarzem. Potem właśnie antykoncepcja, cytologia, USG piersi, więc potem kobieta zachodzi w ciążę, też musi chodzić do lekarza. Nie? Często mężczyźni dopiero w 40-50 roku życia po raz, pierwszy, po raz pierwszy z własnej woli pójdzie do lekarza. No, kobieta jest obeznana ze służbą zdrowia, wie co i jak. Kobieta, do kobiet są skierowane też różnego rodzaju badania profilaktyczne. Mężczyźni czegoś takiego nie mają. Nie? Gdyś... Więc jednocześnie jest taka mniej, jakiś mniejszy respekt do lekarzy, mniejsze poczucie potrzeby i istotności tego? Tak, no mężczyzna dopóki nie zdarzy się jakaś wielka tragedia, ktoś mu nie każe pójść do lekarza, to nie zgłosi się do lekarza. Spotkałam się z takim stwierdzeniem, że są trzy jednostki chorobowe, z którymi najczęściej mężczyzna samodzielnie samodzielnie zgłosi się do lekarza. I to jest A. Uraz, wypadek. B. Łysienie. Zaburzenia libido, zaburzenia wzwodu. I to są najczęstsze trzy jednostki, kiedy, kiedy mężczyzna z własnej woli się zgłasza do lekarza. A grypa? Grypa? Myślę, że ja, ja na przykład chodzę za każdym razem, jak jestem chory. Czyli jak jestem chory dłużej niż pięć dni, to, to, to wtedy idę nawet trzy dni, żeby jak najszybciej to zakończyć. Ale wydaje mi się, czy, czy na choroby nie chodzą. Nie, no te, też chodzą, ale często jest tak, że e, mężczyzna chory prosi kobietę, o umów mnie do lekarza, weź mi coś daj. No, zazwyczaj tak to nie wygląda. Czyli to nie są tylko plotki, to rzeczywiście tak wygląda ze twojej perspektywy? Myślę, że tak. Mm, dobra, wróćmy do tej antykoncepcji. Um, czyli mówisz, że to jest ingerowanie w gospodarkę hormonalną i to zawsze niesie ze za sobą jakieś ryzyko. Um, zastanawiałem się, jeśli miałoby się, to miałoby się wziąć tabletki antykoncepcyjne tak podręcznikowo, jak powinien wyglądać proces tego od A do Z? Dobrze, na początku już jakby ja pomijam motywację samej kobiety, czy ona powinna przyjmować, czy nie, bo tutaj tych zdań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pamiętajmy, że ja... W tym podkreście nie będę przedstawiać absolutnie mojej subiektywnej, e, subiektywnej opinii, czy powinno się to przyjmować, czy nie, jakby motywacja powinna być tutaj rozważana indywidualnie. Przede wszystkim pierwsze spotkanie z lekarzem, wywiad ginekologiczny, czy pytanie takie jak, czy u kobiety w rodzinie występowały różnego rodzaju nowotwory piersi, narządów układu rodnego. Czy były jakieś choroby pod tytułem zakrzepica, zatorowość płucna, czyli wykluczamy różnego rodzaju przeciwwskazania do tej antykoncepcji hormonalnej. Kolejny etap to jest badanie ginekologiczne, wykonanie cytologii, USG piersi, badanie ginekologiczne, etap trzeci badania krwi. Ja niejednokrotnie byłam tak. No, Negatywnie, no po prostu byłam zszokowana, kiedy spotykałam się z pacjentkami, które mówiły mi, że została im przepisana antykoncepcja, czytaj hormony, bez badań krwi. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, naprawdę, żeby przyjąć hormony bez wcześniejszych badań. Niestety taka praktyka często jest. I tutaj nie... mówimy, i chyba trzeba powiedzieć, jakie to mają być badania krwi, bo to nie ma być jakaś taka podstawowa, tylko to muszą być zbadane konkretne hormony. Wiesz co, jeśli chodzi o rekomendacje lekarskie, to ginekologiczne, to tych badań tak naprawdę nie jest dużo, bo wystarczy tutaj ocena morfologii, ocena układu krzepnięcia, bo przy antykoncepcji jest też zwiększone ryzyko zakrzepicy, zatorowości płucnej, zwłaszcza u kobiet, które mają już wcześniejsze predyspozycje do tego. Jeśli chodzi o analizę hormonów, tutaj ta analiza nie jest jakaś taka głęboka, tak? Ja oczywiście swoim pacjentkom rutynowo zlecam analizę hormonów, natomiast ginekolodzy rutynowo w swojej praktyce no, tych takich badań nie zlecają. Właśnie dlatego pomyślałem, że zacznę od tego, żeby powiedzieć, jak to powinno wyglądać podręcznikowo, bo tak się domyślałem, że podręcznikowo, jak to powinno wyglądać, to jest jedna historia, a to jak wygląda to rzeczywiście, to jest kompletnie druga historia. Z Twojego doświadczenia, jak to najczęściej wygląda w re w re realnie? Jak to wygląda? Teraz zaczynamy jedzić ja... na lekarze. Jeśli, jeśli... Nie, no. jeśli przychodzi do mnie taka osoba, która załóżmy nie badała się od miliona lat, no to ja zalecam taką standardową diagnostykę, czyli morfologia, ocena czynności nerek wątroby. Zaczynam od podstawowych, podstawowej diagnostyki hormonalnej, czyli ocena funkcji tarczycy, chociażby prolaktyna, takie podstawowe hormony. No chyba, że dana osoba powie mi, wiesz Alicja, mam problem z tym, z tym, z tym, no to zdecydowanie wtedy ta diagnostyka jest szersza. Jeśli rzeczywiście podejrzewamy jakieś choroby na tle hormonalnym, tych badań wtedy jest więcej. Możemy pokusić się o takie bardziej specjalistyczne badania hormonalne, takie jak estradiol, progesteron, LH, FSH to bardzo mocno zależy od wywiadu. Ja zawsze też rutynowo oceniam niedobory witamin, na przykład niedobór witaminy B, oznaczam B12, oznaczam też żelazo i ferytynę, niedobór żelaza, ferytynę to też jest bardzo częsty problem, jeśli chodzi o kobiety. Problemem jest też to na pewno, że większość z tych badań nie jest refundowana. Lekarz rodzinny w ramach kontraktu z NFZ nie ma możliwości przepisania tego typu badań w ramach takiej zwykłej, standardowej konsultacji ginekologicznej. Też często nie jest możliwe przepisanie tego całego panelu badań, które uważam, że no jest konieczne. Dlatego niestety ta diagnostyka no często odbywa się w tak zwanej prywacie, jak my to lekarze mówimy. Te badania, które są dostępne, teraz jest tak duża ilość prywatnych laboratoriów. w zasadzie na każdym kroku masz prywatne laboratorium, i tam można sobie pójść z konkretnym rozpiską i zrobić Ci wszystko tak, jak chcesz. Tak, zdecydowanie, mhm. zdecydowanie. Bo jeśli chciałbyś zrobić taki pełen wykaz badań hormonalnych i niehormonalnych, to musiałbyś się już na przykład udać do endokrynologa. Kolejka do endokrynologa jest powiedzmy liczona w miesiącach, tudzież dokładnie e, teraz, latach. Dokładnie teraz czekam na takie badania. Zadzwoniłem do internisty i oczywiście nie mogę zrobić wszystkich badań, bo internista mi tego nie rozpisze. No i chciałem się zapisać do dermatologa, bo dostałem rozpiskę od dermatologa. Do dermatologa się niestety nie za bardzo da ustawić, więc muszę iść prywatnie. Mhm. Więc doskonale wiem o czym mówisz, bo tak to właśnie wygląda i prawdopodobnie zdecyduje się na tą prywatną ścieżkę, no bo nie będę przecież czekał. Oczywiście, jeśli jest osoba świadoma, dbająca o swoje zdrowie, to taka osoba woli wydać no, te kilka stów więcej na badania, a nie czekać dwa lata. Mm, to może powiedzmy od razu o kosztach. Jeśli rozpisałabyś takie full badania przed tabletkami, to myślisz, że jakie to są plus minus koszta prywatne? Orientujesz się? Mm, wiesz co, to zależy też mocno od placówki, gdzie chcesz sobie te badania wykonać. Ja myślę, że to będzie między 500 zł, a, a 1000, 1000, coś. Jeśli jest pacjentka, która chciałaby na przykład zbadać więcej, ja na przykład ostatnio lubuję się w zlecaniu poziomu selenu, koenzymu 10 i cynku, bo na przykład bardzo duża ilość Polaków ma niedobór mm, selenu no to na przykład, no to już jest dodatkowe na przykład kilka stów, tylko i wyłącznie te, te trzy parametry. No nigdy nawet nie słyszałem o takich badaniach krwi, więc domyślam się, że żeby... Ważne jest, żeby po prostu rozmawiać, tak? Ja nie boję się zadać takiego pytania, słuchaj, ile masz funduszy, jak bardzo ci zależy, czy, czy, czy możesz sobie pozwolić na takie większe badania, czy raczej ograniczyć je do minimum? Trzeba przede wszystkim rozmawiać. Ja też szanuję moich pacjentów, szanuję ich pieniądze i zazwyczaj pytam, czy stać cię na takie i takie badania? Nie, nie ma problemu robimy ten wymagany pakiet minimum. Mm -hmm. No dobra, załóżmy, że ktoś ma w takim razie już badania, załóżmy, że wszystko w tych badaniach wychodzi tak, jak e, trzeba, to teraz e, następnym krokiem jest przepisanie, bo to też niekoniecznie trzeba przepisać tabletki, prawda? Co, co się... Nie, niekoniecznie. Tych form antykoncepcji jest naprawdę bardzo dużo. To mogą być wkładki wewnątrzmaciczne, to mogą być krążki do dopochwowe, mogą być plastry, a tabletki, przy czym też tych rodzajów tabletek jest bardzo, bardzo dużo. Mogą, mogą być implanty, zastrzyki. Jak, jakie są różnice pomiędzy nimi? Nie jest tak, że tabletki są najmniej upierdliwe? I po prostu najlepiej wziąć tabletkę i się nie przejmować niczym? Właśnie zgodnie z opinią kobiet, to tabletki są najbardziej upierdliwe, ponieważ trzeba pamiętać, żeby codziennie je przejmować, żeby przejmować je o stałej porze. Też czasem zdarzają się takie sytuacje, na przykład, no nie wiem... Wymioty, jakieś inne tam problemy, które na przykład zaburzają wchłanianie tychże tabletek. Także przy tabletkach trzeba być takim najbardziej, najbardziej się trzeba pilnować, żeby to wszystko było o tej samej porze. Najłatw Najłatwiejszym taką metodą antykoncepcji jest na przykład krążek do pochwowy, czy, czy wkładka. Wkładka też uważa się, że ma e, naj, jest, jest najskuteczniejsza w kontekście zapobiegania ciąży. Są też jakieś podobne plastry. To tak. jest w ogóle ciekawe. Tak, jak to Tak, też, się też, też są plastry. Ja akurat bardzo rzadko przepisuję plastry, ale może to wiąże się z tym, że na przykład zgłaszają się do mnie często kobiety, które są bardzo aktywne fizycznie. No jednak, uprawianie różnego rodzaju sportu z tymi plastrami, gdzie ciągle się. Jujutsu na przykład. Tak, na przykład, na przykład jujutsu, gdzie się pocisz, przebierasz, się ocierasz, to nie jest naj, najlepsza metoda. Mhm. Mm. I teraz, jeśli. Czyli, czyli finalnie, teraz załóżmy, że ktoś bierze tabletki. Po czym rozpoznać, że tabletki zostały źle do, przepisane dla danej osoby? Kiedy się dzieje cokolwiek negatywnego. To znaczy inaczej. E, zwracam uwagę pacjentce, żeby po prostu obserwowała siebie, żeby zobaczyła, e, żeby zobaczyła na przestrzeni kilku pierwszych tygodni do kilku miesięcy, czy cokolwiek zaczyna być negatywnego. Objawami takiej źle dobranej antykoncepcji to są zaburzenia libido, mm, zaburzenia nastroju, problemy ze snem. Duża retencja wody, problemy takiej pod, pod... taka labilność emocjonalna. Ja bym chciała powiedzieć z perspektywy mężczyzny. Są kobiety, którym troszeczkę rosną piersi od tabletek antykoncepcyjnych i oczywiście wszyscy mężczyźni są z tego powodu zadowoleni, natomiast to jest podobno efekt uboczny, który jest nie, nie jest pożądany. Jeśli mówimy tu o samym rośnięciu piersi, to każda z nas chciałaby mieć większe piersi, natomiast niejednokrotnie tak bywa, że razem z tym powiększeniem piersi pojawia się tkliwość, bolesność, i wtedy to nie jest przyjemne. Czyli one w pewnym sensie puchną? Tak, można tak powiedzieć. To jest. Y, dlatego właśnie chciałem nagrać ten podcast, bo to jest takie. O, o tym się w ogóle nie mówi, i, i jak, jak gdybym ja miał brać coś, od czego miałbym urosnąć piersi, być jeszcze spuchnięte, to, to jest po prostu jakaś masakra. Ale to widzisz, to, to też zależy, tak? bo jeśli mówimy o takiej retencji wody, która na przykład y, wynosi jeden kilogram. Retencja no, wody to mówimy, bo te, te nadmiernie też... zalegająca woda w organizmie. No to jeśli mówimy tutaj o kilogramie, super, nie ma problemu. Ale jeśli jest taka retencja wody, gdzie jest to 4-5 kilo, Kobieta zaczyna mieć, jak ja to mówię, taki galopujący celulit, e, obrzmienie, tkliwość sutków, e, no Ogólnie czuje się taka cała ociężała. To jednak negatywnie rzutuje e, i na jej stan psychiczny i, i fizyczny. I wtedy to już jest niefajne i, i wymaga jednak korekty takiej hormonalnej. A czy to nie jest tak, że spadek libido jest... Y w pewnym sensie oczekiwanym, może nie oczekiwanym, ale takim normalnym efektem, że, że przez to, że ten proces miesiączkowany jest zaburzony, to po prostu spada troszeczkę libido zawsze? To znaczy, to też zależy, bo jeśli mamy nieznaczny spadek libido, który na przykład nie rzutuje na relacje związku, na ilość stosunków odbywanych, no to w porządku. tak? Natomiast niejednokrotnie bywa tak, że kobiecie tak spada libido, że. Stosunki w ogóle w, nie, ogóle. w ogóle mi się nie chce. I to jest problem. Część kobiet ma oczywiście tak, to jest ta mniejsza część, że ma większe libido. Tak czasem się zdarza, ale duża część e, ma zaburzenia libido jednak znaczne. Większe libido to jest efekt pożądany, czy to też jest efekt uboczny? E, to zależy. To, <laughs> też, to, też, to też zależy, tak? <laughs> I teraz załóżmy, że mamy przepisane te tabletki i mamy dużą retencję wody. W tym momencie trzeba brać jakieś inne tabletki? Ja zaczynam od badań. Mhm. Tak, ja zaczynam od badań. Staram się w cudzysłowie nie mieszać w tych hormonach na ślepo, ponieważ czy retencja wody, czy spadek libido może być uwarunkowana wielu, wieloma różnymi czynnikami hormonalnymi. Czyli, na przykład, retencja wody może być spowodowana zbyt dużą ilością estradiolu. Zbyt małą ilością progesteronu w stosunku do estradiolu, dużą ilością SHBG, to jest takie białeczko wiążące hormony płciowe. Może być, no nie wiem, są różne też rodzaje progestagenu, bo może, żeby, żeby, żeby to bardziej, lepiej wytłumaczyć. Każda antykoncepcja hormonalna zawiera dwie składowe. Jedna to jest składowa estradiolowa, czyli estradiol plus pochodne albo pochodne. I... Estradiol to jest część estrogenu. Estradiol to jest forma estrogenu, mhm. powiedzmy, nie? I progesteron, a raczej różne pochodne progesteronowe. I to jest tak zwana taka standardowa dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna. Czasem zdarzają się jeszcze antykoncepcje jednoskładnikowe, czyli z progesteronem. Natomiast najczęściej spotykamy się z takimi dwuskładnikowymi. I jeśli jest źle dobrana dawka estradiolu albo progesteronu, mogą wystąpić takie właśnie różne. Powikłania. Z tym, że sprawa jeszcze bardziej się e, zapętla i to jest jeszcze trudniejsze, ponieważ czasem nie problemem jest dawka, a rodzaj np. estradiolu i progesteronu. Ponieważ e, są różne rodzaje progesteronów, czyli tak zwane gestageny, progestageny, i ich jest tam kilkadziesiąt rodzajów. I w różnych tabletkach są różne rodzaje. Różne rodzaje. I niektóre rodzaje progesteronu działają antyandrogennie. Czyli blokują działanie hormonów męskich u kobiety, które e, oczywiście te hormony męskie u kobiety m, mogą powodować trądzik, m, łysienie, ale z drugiej strony, na przykład, hormony męskie też są ważne, bo warunkują nastrój, libido, napęd i tego typu rzeczy. Więc czasem, z, e, czasem jeśli dobierzemy taką składową, która zbyt mocno blokuje nam androgeny, to wtedy mamy właśnie słabe libido, słaby nastrój. A jeśli damy na przykład zbyt mocną tą składową androgenną, kobieta ma problemy chociażby z trądzikiem albo z wypadaniem włosów, to jest taka układanka tutaj, tutaj. trochę jak w Tetrisie, że dużo różnych rzeczy musi działać. Musi być dobra forma, dobrana antykoncepcji, dawka, poszczególne składowe muszą działać. Gdyby dzisiaj, gdyby nie było antykoncepcji i wymyślili to dzisiaj, to, to czy to by było dołączone do sterydów, do peptydów, czy to jest kompletnie inna forma jakiegoś środka? Hmm. Peptydy na pewno nie, raczej, raczej, raczej sterydy, ponieważ. Czyli, to jest, czyli można powiedzieć, że antykoncepcja to jest forma przyjmowania sterydów? Inaczej, sterydy są formą hormonów, mhm. ale hormony nie są sterydami. Mhm. Przy czym różne rodzaje sterydów, bo nie wiem, czy tutaj odnosisz się do sterydów jako hormonów płciowych, czy sterydów anaboliczno-androgennych. Mówię o takich androgennych. No to sterydy anaboliczno-androgenne są hormonami, mhm. są hormonami. Sterydy są hormonami, ale nie wszystkie hormony są sterydami. Tak okay, to, to jest powiedzieć. dla mnie chyba za bardzo skomplikowane. Um, Okej. Okay. Um. Też wtrącę tutaj, że e, hormony i sama antykoncepcja w sobie może być też traktowana jako pewnego rodzaju doping dla kobiety. Ja osobiście bardzo się zdziwiłam, bo też jak współpracuję z różnego rodzaju, jak to się ładnie nazywa, elite atlic albo top atlet, wiem, że nie powinno się używać makaronizmów, ale często, często, spoko, mi, się, ja, często ja, mi się osobiście to... Ja bardzo to... często tutaj używam i uważam, że to jest w ogóle bzdura, że nie powinno się tego używać. Ja, ja bym najchętniej to bym się oduczył polskiego i żebyśmy wszyscy gadali po angielsku, byłoby dużo łatwiej i wszyscy byśmy się rozumieli na całym świecie, więc używaj ile chcesz. Okej. Okay. To ja osobiście zdziwiłam się kiedyś, bo też e, czasem często zdarza mi się sprawdzać, czy dana substancja jest na liście wada, czyli tej liście antydopingowej, bo ta lista w zasadzie zmienia się co roku. Ja osobiście byłam zszokowana tym, że antykoncepcja nie jest na liście środków zakazanych przez wada. Testosteron dla mężczyzn, testosteron jest naturalnym hormonem dla mężczyzn, jest zakazany. Estradiol progesteron jest naturalny dla kobiet i nie jest zakazane. Mm -hmm. coś, mi się tutaj, coś mi się tutaj nie zgadza. Mm -hmm. nie? E, to jest tak, taki, 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 no to jest bardzo śmieszne, tak? Bo e, antykoncepcja i hormony mogą być traktowane e, jako e, doping dla kobiet, bo dużo zawodniczek ma niedobory hormonalne, co, co jakby mm, zmniejsza performance, e, powoduje zmniejszenie masy kostnej, gorsze budowanie. Masy mięśniowej. E, a z kolei na przykład niektórym zawodniczkom każe się wręcz brać antykoncepcję. Na przykład, nie wiem czy Tylko kojarzysz takie były znane mm, przypadki z Afryki. To były jakieś biegaczki, które na przykład zostały zdyskwalifikowane z eliminacji do Igrzysk Olimpijskich, ponieważ miały zbyt wysoki poziom hormonów płciowych męskich. Naturalnie. I one zostały, zostały zdyskwalifikowane. I niektórym kobietom, bo wada żyje jeszcze w takich starych czasach, mhm. gdy była kobieta i mężczyzna i nic więcej. A dzisiaj wiemy, że to nie, jest, to nie jest takie proste, że nie ma tylko kobiet i mężczyzn, jest coś takiego, że, że ta binarność płci, ona się gdzieś tam jakby tutaj rozmywa. Naturalnie. Tak, po prostu. I to nie jest spowodowane tym, że nie wiem, mam taką, a nie inną orientację, to jest jakiś tam wymysł. Tych, tych teraz orientacji jest bardzo dużo. Tylko to jest po prostu uwarunkowane naszą fizjologią i naszą genetyką, że są różnego rodzaju mutacje genetyczne, które sprawiają. Które Sprawiają, że często jest kobieta, która nie wiem, ma geny męskie, ma jakieś zaburzenia genetyczne, które sprawiają, że ma dużo cech męskich. Więc jeśli mamy taką kobietę, która wykazuje jakieś tam cechy fenotypowe męskie, albo ma zbyt duży poziom hormonów, to wada czegoś takiego nie akceptuje i wręcz nakazuje takim kobietom przyjmowanie antykoncepcji po to, żeby zmniejszyć poziom tych hormonów płciowych męskich, żeby zapewnić równą rywalizację, jak to się ładnie nazywa. Nie wiem w sumie, co o tym myśleć. myśleć co o tym. Czyli te kobiety mają naturalnie wysoki testosteron. Tak. Dzięki temu mają, mogą mieć lepsze wyniki sportowe i wadzie się to nie podoba, więc zmuszają te kobiety. Zmuszają w cudzysłowie do przyjmowania antykoncepcji po to, żeby zbić im testosteron? Tak, zgadzam się. I te kobiety się stosują do tego? Muszą. I to z Twojej perspektywy, jako lekarza, co o tym myślisz? <gry> czy, pytasz, czy pytasz się czy pytasz? O, o moją perspektywę, czy, czy o moją perspektywę jako lekarza? Możesz powiedzieć, je, jeśli nie chcesz udzielać którejś z tych, to możesz nie udzielać, ale chyba jak, możesz powiedzieć jako lekarza. To znaczy. Y Powiem Ci, właśnie jako, 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 ja. jako ja, uważam, ja. Ja uważam, że każda kobieta powinna mieć wybór i powinna się zastanowić, co jest dla niej waż, ważniejsze. Czy rywalizacja sportowa, osiąganie wyników, bo jak wiadomo, cel uświęca środki i kobiety i mężczyźni, żeby zdobyć cel, nie tylko sportowy, soskło, nie do naprawdę dużych wyrzeczeń i poświęceń, więc wzięcie jak, jakiejś tam antykoncepcji. O, co to jest dla mnie, nie? Mhm. A jeśli która jest to niezgodne z jakimś tam kodeksem moralnym, etycznym dla danej kobiety, no to nie bierze, no, nie bierze takiej antykoncepcji, nie bierze hormonów. Każdy musi sobie. E wybrać. I są, do, są co do tego jakieś wnioski, że chcą jakoś obalić tą zasadę, czy póki co jest taki i nic się nie zapowiada na to, żeby Nie się słyszałam, to Nie słyszałam. Zresztą to, to by było ciekawe, ile tych płci miałoby być, jakie one miałyby być, ile tych dyscyplin i, i podziałów Podział. na kategorii A, miałoby bo, być, bo, bo. czy na przykład kategory, kategoryzowalibyśmy kobiety na przykład na pięć kategorii, Wysoki, średnio wysoki, średni poziom testosteronu, a co jeśli chodzi o inne hormony, na przykład. A u mężczyzn się to w takim razie nie zdarza, że mężczyzna ma naturalnie super wysoki. Na pewno się zdarza, bo słyszałem o nich, ale nie słyszałem, żeby oni byli dyskwalifikowani. Po prostu mają uznane, że mają bardzo wysoki poziom testosteronu, tak naturalnie. Jak, jak na to wtedy patrzy taka organizacja? Orientujesz hmm. się? Nie, nie, nie zabrania. No, widocznie we władzach wady jest dużo mężczyzn. Cóż mogę powiedzieć. Tak, jest e, były mistrz UFC, który miał naturalnie bardzo wysoki e, testosteron i go nie, nie zdyskwalifikowali. Mógł cały czas startować. Już teraz nie pamiętam, jak się nazywa. Wady 170 w każdym razie startował. To jest niestety problem, bo jakby wada uznaje, że jest mężczyzna i kobieta i też... E, nie bierze pod uwagę to, że wysoki poziom niektórych hormonów może być uwarunkowany właśnie genetycznie, osobniczo, że może być uwarunkowany przez dietę, aktywność fizyczną, regenerację. Nie, ma być tyle i koniec kropka. Mhm. Ciekawe, czy to się kiedyś zmieni. Jak, oni, jak, jak postarają się to rozwiązać? No bo masz ma rację, że jeśli podzielić by kobiety na to, jak wysoki mają poziom testosteronu, to zaraz by było dużo. Oprócz kategorii wagowych byłyby kategorie testosteronowe. Ja myślę, że to jest tak drażliwy i jednak trudny temat, że będzie to temat jeszcze przez, przez wiele lat gdzieś tam, zami zamiatany, pod dywan. Mm -hmm, mm -hmm. Um, wróćmy do, tych, do tej antykoncepcji. Mm, czyli w takim razie są kobiety, które też w ogóle nie można im przepisać antykoncepcji. Rozumiem. Rzadko się tak zdarza, że w ogóle nie można. Najczęściej jest tak, że, dużo, że na przykład są kobiety, które mają przeciwwskazania do tej dwuskładnikowej antykoncepcji, czyli mają przeciwwskazania do przyjmowania estradiolu, bo na przykład mają zaburzenie krzepnięcia, mają przybytą zatorowość płucną, zakrzepicę, też na przykład kobiety karmiące, na przykład, takim daje się tylko i wyłącznie antykoncepcję z progesteronem. Mhm. Kobiety karmiące, przyjmujące. To nie wpływa jakokolwiek na, na to, że karmią? Estradol by na to wpływał? E, to znaczy tam są jeszcze troszkę jest to bardziej e, skomplikowane, to też jest tam związane i jeszcze z macicą, z jajnikami, to, to, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tam, karmienia. Mm -hmm. um. Są jakieś długotrwałe efekty negatywne przyjmowania antykoncepcji? Czy to można przyjmować całe życie? Jak, jak to wygląda pod tym względem? Znaczy my kobiety oczekujemy od antykoncepcji czterech rzeczy. To, że będzie, a, będzie skuteczna. Że będzie odwracalna, że nie będzie mieć działań niepożądanych, no i że nie będzie kosztować miliony monet. Mhm. I kryterium dopuszczenia jakiegokolwiek leku do tego, żeby był antykoncepcją, jest jej odwracalność. Czyli z założenia każda antykoncepcja po odstawieniu w ciągu kilku tygodni do kilku miesięcy, to ta, jak to się ładnie mówi, homeostaza organizmu powinna być całkowicie przywrócona. Więc jeśli chodzi o płodność i o inne aspekty, tutaj nie powinno być jakichś tam długotrwałych powikłań, konsekwencji. Czy nie ma przypadków, że ktoś przyjmuje na przykład antykoncepcję przez 10 lat i później schodzi z tej antykoncepcji i ma jakieś powikłania zdrowotne? E, to zależy, bo często jest tak, że mm, może dochodzić do niedoboru hormonów płciowych. Ale to samo, to samo obserwuję na przykład u mężczyzn, którzy na przykład przyjmują testosteron przez wiele lat. Przyjmuje 10 lat, nagle schodzi patrzy: oho, mam niedobór testosteronu. Ale często te wszystkie niedobory hormonalne, czy u mężczyzn, czy u kobiet po tylu latach brania hormonów, nie są związane z samoterapią hormonalną sensu stricte, tylko raczej z tym, że w ciągu wieku, że w ciągu powiedzmy postępującego wieku danej osoby dochodzi do spadku produkcji hormonów. Jeśli załóżmy. Twój poziom testosteronu w dniu dzisiejszym jest tyle i tyle. Mhm. Co sądzisz, gdybyśmy spotkali się za 10 lat w takiej samej sympatycznej atmosferze? Mhm. Jak myślisz, czy twój poziom testosteronu byłby taki sam? Załóżmy, że nie brałbyś żadnych hormonów przez te 10 lat. Myślę, że byłbyś w tym samym miejscu, jeśli chodzi o poziomy? Myślę, że byłbym dużo niżej. Dużo niżej, oczywiście. I to nie będzie związane z samymi hormonami, ale z tym, że czy jądra, czy jajniki, czyli te narządy produkujące hormony, one się starzeją. Wyobraź sobie, je jako takie małe fabryki hormonów. I ta wydolność, jeśli chodzi o produkcję hormonów, spada z każdym kolejnym rokiem. Więc często jest tak, że kobieta-mężczyzna po tylu latach odstawia hormony i ma objawy niedoborów hormonalnych. Mhm. I podobno dzieją się. Na przykład libido bardzo skacze po odstawieniu tabletek. Czy to jest coś. Słuchałem tego w podcaście z doktor, która się tym zajmuje, więc ja staram się ufać takim ludziom. Czy z Twojej perspektywy też to tak wygląda, że ktoś odstawia znaczy, przejści przejściowo może być czasem gorzej, ale potem może być zdecydowanie lepiej, bo tak jest też mechanizm działania hmm, tabletek antykoncepcyjnych, bo jednym z, z mechanizmów działania jest hamowanie owulacji. Nie? Mamy skok hormonów, LH, tam jest wzrost produkcji estradiol, progesteron. I podczas tej owulacji libido jest najwyższe? Dobrze rozumiem? Tak, jest, naj, jest najwyższe. Kobiety mają naj, największy, największy popęd. Też jak badano kobiety, to stwierdzono, że u takich kobiet w okresie owulacji, na przykład kobiety, preferują mężczyzn, którzy mają niższy głos, bardziej męskie rysy twarzy, Szersze mają, barki. mają specyficzny na przykład taki zapach, no chociażby, nie? Tak, właśnie mówiła ta babeczka o badaniach, gdzie dawali kobietom powąchać koszulki mężczyzn. To, to jest w ogóle fascynujące, że, że to może do tego stopnia wpływać na preferencje kobiet, że po prostu w danym cyklu miesiączki preferują innych mężczyzn. To jest, to, to jak słucham o czymś takim, to jest drugi powód, dla którego chciałam tak, się z, ale z tobą Tak, też, też kobiety są jakby troszeczkę się inaczej zachowują, też są bardziej atrakcyjniejsze mhm. w trakcie owulacji, inaczej się zachowują. Nie wiem, czy czy, czy, czy słyszałeś o czymś takim, na przykład, że kelnerki albo striptizerki w okresie owulacji dostają wyższe tipy? Nie. To już. I hmm. są na to badania, czy to jest raczej taka subiektywna ocena kobiet? E, na pewno, e, jeśli pokazywano e, kobiety mężczyznom w trakcie owulacji, to wydawały się bardziej e, atrakcyjniejsze? To jest super ciekawe. Są jeszcze jakieś inne takie behawioralne rzeczy, na które mogą wpływać tabletki. Behawioralne może być. Kobiety hmm. behawioralne, ale też takie. Widzisz, to, często, to, to zależy, bo zależy, która cecha ma takie tło behawioralne, a które fizjologiczne. I to mhm. często się tak bardzo przenika. Mi osobiście jest ciężko stwierdzić. Która cecha jest bardziej taka taka. A jeśli byśmy połączyli te i fizjologiczne i behawioralne? Czy jeszcze to, to jest dla mnie super ciekawe. I ta Babeczka w tym podcaście jeszcze mówiła, że robili badania na kobietach, które wybierały swoich mężczyzn podczas bycia na ta e tablece antykoncepcyjnej i badali. Ich poziom libido i to, jak często sypiają ze swoim partnerem. I kobieta po zejściu z tabletki miała, wykazywała taki sam poziom libido, natomiast rzadziej sypiała ze swoim partnerem, którego wybrała podczas bycia na tabletce. Tak, to zdecydowanie preferencje się zmieniają, bo jeśli mamy, jeśli podejmiemy tę koncepcję, hamujemy, e, hamujemy zmiany w, w cykliczności tych hormonów, to zdecydowanie preferencje co do. E, Partnera, w rozrodzie zmieniają się. Jeśli hamujemy owolację, to jednak kobiety wolą takich mężczyzn. Mm, mniej męski, to jest złe słowo, chyba. Ale tak, Ale po tak jest. tak mówią. Ale tak jest, zdecydowanie. Bardziej mężczyzn, którzy są takimi opiekunami, Mo którzy. Bo ba widzisz, bardziej kobiety, bo oni mówią, more feminine. bardziej kobiety. Okej, okay. bo. Są jakby Z punktu widzenia takiego behawioralnego są dwa rodzaje mężczyzn. Jeden to jest taki, który jest męski, który jest samcem alfa, który przekaże dobre geny, różnorodność tych genów, ale z drugiej strony on nie będzie dobrym rodzicem. Bo on jest takim Agresywnym... No. reproduktorem, przepraszam, że to powiem, ale jak tak, on jest, tak on jest tylko do, do tak. No to, so, to jest podstawowa, fizj podstawowa fizjologiczna czynność mężczyzny. No tak? Przepraszam, że to powiedziałam, ale tak jest, tak? Jeśli rozpatrujemy ten konkretny aspekt. No, I jestem, mamy drugi jestem, rodzaj. jestem obrażony i drugi, yy, dam ci chwilę, żeby sobie w tym potrwał. E, a z drugiej strony mamy mężczyzn, którzy są takimi opiekunami, że zawsze się zajmą, są trochę bardziej żeńscy, ale z drugiej strony, będą super opiekunem dla kobiety i dla dziecka. Materiał na męża, tak zwany tak jest. Okay, I jest... kobiety, które właśnie przyjmują pigułki, zdecydowanie częściej wybierały takich opiekunów, a kobiety, które nie przyjmowały no, takich mężczyzn. No. To z, długo, z, długo termin, z, długo, z takiej długoterminowej perspektywy to chyba nawet lepiej, jeśli wybiera partnerów podczas bycia na tabletce, bo wybierają, wydaje się to taki logiczniejszy, lepszy wybór. Tak, natomiast problemy się pojawiają wtedy, kiedy kobieta w trakt, jeśli jest w tym związku, odstawia te pigułki i często zmieniają się całkowicie te preferencje i Są coś te... zaczyna zgrzytać w tym związku i nagle się okazuje ty już mi nie pasujesz, mhm. nie? Więc, więc to jest problem. Czy to jest y, jakoś oficjalnie powiedziane, bo z tego co ta babeczka w tym podcaście mówiła, to badania są na ten temat, ale te badania nie są jeszcze jakieś takie super ugruntowane, żeby można mówić, że to jest na 100% tak i... Nie, badanie, badanie badaniu się nie, jakby nierówna, mhm. tak? bo jeśli mamy, nie wiem, badanie na 30 kobietach, no to jakby wiarygodność, jakby siła... Tego badania nie jest zbyt wysoka. Plus tutaj też badamy jakieś subiektywne odczucia, co, co jest zawsze trochę skaczy do badania. Tak, no, my w medycynie staramy się brać pod uwagę przede wszystkim takie badania, które są, nie wiem, na wielu tysiącach, wielu milionach, ba wielu milionach ochotników, ochotniczek i wtedy to są takie badania o dużej sile dowodów, gdzie możemy powiedzieć, tak, z całą pewnością tak jest, na podstawie tego i tego badania wprowadzimy dany lek do, do obrotu. A takie badania, o których my tutaj mówimy, możemy traktować coś w rodzaju. Ciekawostki. Ciekawostki. Ale to nie jest tak, że od tego się zaczyna badać jakiś aspekt konkretny? Czy, czy myślisz, że to będzie kiedyś przebadane jakoś tak gruntownie? Czy to nie, jest... nie wiem, czy, czy jakiemuś koncernowi. Teraz się na też tym właśnie. Ten, kiedyś, kiedyś też popełniłam jakiś taki artykuł o, o zaletach antykoncepcji. Mhm. I powiem ci, że wylała się na mnie, na mnie takie wiadro pomy, pamiętam, że część kobiet mi napisała w komentarzu: no tak, bo ty jesteś lekarzem, big pharma, wciskanie, wciskanie hormonów i tak dalej, i tak dalej. Gdzie naprawdę ten artykuł nie traktował o jakichś moich subiektywnych przemyśleniach na temat antykoncepcji. Koncepcji hormonów, tylko po prostu zalety antykoncepcji wykazane przez badania naukowe. I tyle. Ale jakbyś napisała ten artykuł w drugą stronę, to druga strona by ci zaczęła pisać dokładnie to samo. Więc to, nie, to, nie, to jest zawsze tak, jak czegokolwiek nie opublikujesz, zawsze znajdą się geniusze, którzy stwierdzą, że to jest skandal, że tak piszesz i że współpracujesz z wielkimi koncernami farmaceutycznymi. W Twoim przypadku, bo jesteś lekarzem, więc mi się, że to się będzie bardzo często zdarzać. Mm. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTube i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądać. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Wspominałaś mi też o tabletkach jako terapii zastępczej. I też się zastanawiałem nad tym. Czyli domyślam się, że to wygląda w ten sposób, że przychodzi do ciebie kobieta i skarży się na, na przykład na złe samopoczucie albo na nisko poziom energii albo na mm, słaby sen i wtedy możesz wprowadzać tabletki jako coś jak TRT dla mężczyzny, czyli to Tak, terapia tak. znaczy czas. przede wszystkim jeśli przychodzi do mnie kobieta z tego rodzaju objawami, to zaczynam szukać, czy rzeczywiście jest to kwestia hormonalna, niedoborów hormonalnych, czy może jest jakiś inny. Winowajca, mhm. który za tym stoi. Ale załóżmy, że jest taka sytuacja, tak, wykluczam jakieś inne przyczyny złego samopoczucia, złego libido i rzeczywiście stwierdzam niedobór hormonalny u kobiet. Tam są jeszcze aspekty związane z płodnością, bo jeszcze czy kobieta ma dzieci, czy planuje dzieci, ale to jest jakby odrębny problem. Ale załóżmy, że jest kobieta, której chce włączyć hormonalną terapię zastępczą, można wykorzystywać tabletki antykoncepcyjne jako forma hormonalnej terapii. Zastępczej. I to bierzemy pod uwagę składową, wprowadzamy estradiol lub pochodne, progesteron plus pochodne, i jeśli jest niedobór testosteronu, to też absolutnie możemy dołączyć w bardzo malutkiej dawce testosteron, ale, ale, to, też, ale to też oczywiście zależy. I niejednokrotnie się zdarza tak, bo branie hormonalnej terapii zastępczej. To nie jest coś takiego. Jedna tabletka dziennie i do widzenia. To jest troszeczkę bardziej skomplikowany temat. Często, bo jakby każda kobieta bardzo indywidualnie metabolizuje hormony. I często bywa tak, że na przykład trzeba przyjmować większą dawkę, mniejszą na przykład, dokładać. Estradiol dokładać oddzielne tabletki z progesteronem. Tych wariacji jest bardzo dużo. O ile u mężczyzn sprawa jest o tyle prostsza, że mamy testosteron i po prostu regulujemy jego poziom, dając większe, mniejsze dawki lub zmieniając częstotliwość podawania, to u kobiet problem jest taki, że jest ten estradiol, jest progesteron i te hormony czasem się znoszą, czasem się równoważą. I to jest taka. Trzeba ten balans to jest taka gra To jest taka gra hormonów, którą, którą trzeba zrównoważyć. I jest coś to istnieje, istnieje taki termin jak prawidłowo dobrana antykoncepcja. I to jest taka figura retoryczna, która jest trochę zasadna, a która nie, bo często jest tak, że ja nie jestem w stanie. Z góry dobrać danej kobiecie dobrej antykoncepcji czy dobrych hormonów, bo ja tego nie wiem. Często to się odbywa na takiej zasadzie, że włączam jakieś hormony, spotykamy się powiedzmy za miesiąc, za dwa no i gadam z tą kobietą, co się dzieje, co się dzieje pozytywnego, co negatywnego, co się nie zmieniło, sprawdzamy badania i dopiero często od tego momentu zaczyna się taka zabawa i patrzymy, coś zmieniamy, coś dokładamy, coś odejmujemy. Jakby i często to trwa wiele miesięcy, żeby dobrać prawidłowy schemat. Właśnie o to chciałem zapytać, ile ile najdłużej ci się zdarzyło dobierać odpowiedni schemat dla jakiejś kobiety? Hmm. Bo to, bo to jest dla mnie, ja na przykład się tego nauczyłem, że jak idziesz do lekarza i ten lekarz, jeden lekarz powie ci jedną rzecz, to nie, z reguły nie powinno się na tym skończyć. Ja z reguły idę do dwóch albo trzech lekarzy, jeśli mam jakiś poważniejszy problem, po to, żeby się dowiedzieć, co myślą różni ludzie, bo ten jeden lekarz może być albo słabym lekarzem, albo mieć jakieś subiektywne opinie na dany temat, więc trzeba głęboko szukać. No i teraz pytanie, jak głęboko niektórzy szukają, jeśli chodzi o antykoncepcję? Widzisz, to też dużo zależy od pacjentek. Ja się śmieję, że często wyciągam różne rzeczy od tych pacjentek, tak? Pytam się o rzeczy, na które ona sama nie zwróciłaby uwagi w codziennym życiu. Pytam się jak libido, jak nastrój, a jak cera, a jak paznokcie, a to a tamto. Ona mówi mi: "No tak, rzeczywiście. A jeszcze z tym mam problem, a jeszcze mam z tym problem". Więc często kobiety nie zdają sobie na przykład sprawy z różnych rzeczy, na przykład przypisują na przykład złe samopoczucie, złe libido tym, o wiesz, miałam Dużo pracy, albo był taki ciężki okres, albo miałam problem z partnerem, i często, no, jakby nie wiadomo, co z czego e, wynika. Mhm. Nie. Niektóre też kobiety, to samo oczywiście tyczy się mężczyzn, nie, wie, nie mają takiego punktu odniesienia i na przykład nie wiedzą, że o, nie wiedziałam, że mogłam się czuć lepiej, że coś mogłoby być lepiej. Po prostu przyjmują to samopoczucie, które jest jako takie standardowe. Że to jest normalne. Tak, że to, to, jest, to jest ok e, i że nie wiedziałam, że mogę się lepiej czuć. To jest, to, to jest kolejna rzecz, którą chciałem Cię zapytać. Czyli właśnie na jakiej podstawie ocenić, czy powinno się próbować szukać jakichś rozwiązań hormonalnych? Czyli załóżmy, jak już rozmawiamy o kobietach, no to załóżmy, że ta kobieta sobie funkcjonuje i na przykład jest to jakaś problem ze snem, problem ze skórą. Jak jest, jakie są najczęstsze takie... My... Mhm. Problem z nastrojem zazwyczaj e, obniżony nastrój, labilność emocjonalna. Labilność z... emocjonalna, czyli? Czyli od smutnej do rozdrażnionej. A to nie jest normalne, że tak niektórzy ludzie mają? Nie. Kojarzysz taki wizus takiego informatyka z takim brzuchem w firmie, który wali w taki ekspres od kawy, który się zepsuł? To jest osoba z niedoborem testosteronu. To jest otyła osoba z niedoborem testosteronu. I to niedobory hormonalne, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, często powodują rozdrażnienie i taką złą tolerancję stresu i takich sytuacji dnia codziennego. To jest na przykład mit, że mężczyzna z wysokim poziomem testosteronu jest agresywny, wkurzony. To jest mit. Mężczyzna z dobrze wyrównanymi hormonami, z wysokim testosteronem jest jak kwiat lotosu nic go nie wkurza. Naprawdę? A to, jeśli, jeśli ty się w tej chwili dziwisz, to znaczy, że zostałeś naznaczony e, taką wiedzą, taką, takim bro-science e, i różnego rodzaju doświadczeniami mężczyzn, którzy przyjmują sterydy anaboliczne, gdzie rzeczywiście jest taka terapia hormonalna, jest niewyrównana i są wahania innych hormonów. To, że facet jest wkurzony i rozdrażniony, jest spowodowane tym, że albo ma wahania estradiolu, albo prolaktyny, albo progesteronu. Okej, okay. czyli, czyli taki stoicki spokój te, w teorii to jest oznaka dobrego poziomu testosteronu, dobrego, nie, dobrej gospodarki hormonalnej? Nie tylko, ale ja widzę to zdecydowanie u mężczyzn, którzy mieli niedobór, potem mają ten poziom wyższy, że naprawdę nie byle pierdoła za przeproszeniem ich. Nie denerwuje. Okej, okay, czyli, czyli nerwowość. Do, do, bardzo do tego widzę, bije, że jeśli ktoś jest rozdrażniony i nerwowy, to z tego to może i u kobiet podobnie to wygląda. Słaba tolerancja stresu ogólnie, możemy to te, też tak nazwać. Mm -hmm. U kobiet podobnie to wygląda? Też, też podobnie. E, co dalej? Problemy ze snem, czyli trudności w zasypianiu, wybudzanie się w nocy, mm, objawy takie już bardziej somatyczne, na przykład e, sucha skóra. O suchość pochwy, wypadanie y, włosów na przykład. To było dla mnie niesamowite, że kobiety mogą wypadać włosy i podobno to jest właśnie od, od, tego, od tego samego hormonu, co u mężczyzn, czyli od tego DHT, dihydrotestosteronu. Widzisz, e, tych hormonów płciowych męskich jest bardzo dużo. To nie jest tylko DHT. To jest też testosteron, to jest siarczan e, dihydroepiandrosteronu. E, dużo jest tych pochodnych. <laughs> Spoko, możesz mówić. Ja nie, no i tak a, tak często, wie... a często jest na przykład tak, że poziom hormonów płciowych męskich jest prawidłowy, ale na przykład jest zbyt niski progesteron. Mm -hmm. Bo progesteron działa antyandrogennie i sobie e, równoważy działanie testosteronu. Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tych e, tabletek. Czyli teraz jeśli ta moja... Nie, nie, nie chcę bardzo, żeby wyszło o, o kim mówię, więc nie będę, nie będę jakoś bardzo specyfikował, kim ta osoba. Była. W każdym razie spotykałem się z dziewczyną i ona mi powiedziała, że nie będzie przyjmowała tabletek, i ja byłem z tego powodu nie do końca zadowolony. I teraz, czyli on, czyli, czy jej obawy były adekwatne, czyli czy. Czy, da się, czy to zawsze jest taki proces, że weźmiesz sobie jedne tabletki, drugie tabletki, trzecie tabletki, może krążek i w końcu dopasujesz sobie to tak, że to będzie działało i, będziesz, i może się czuć nawet lepiej niż. Przed... Mm -hmm. Czyli to nie jest. Może tak... tak być, ale kobiety się boją dwóch rzeczy: mm -hmm. tym, że przytyją i będą mieć słabe libido. I mm -hmm. to są dwa najczęstsze powody wymieniane przez kobiety, że one nie chcą przyjmować tej koncepcji. Czyli niekoniecznie musi być źle, ale jest duże prawdopodobieństwo, że będą jakieś zaburzenia. Tak. Zawsze, zawsze należy się z tym liczyć, tak? Mm -hmm. Jeśli na przykład. Przecież też sobie ulotkę z Pumisanu albo APAPU, to wyjdziecie, że możesz dostać zawał serca? Możesz dostać, tak? Mhm. Wszystko ma swoje konsekwencje. Ważne jest to, że jeśli jest jakikolwiek problem, to, e, to nie jest tak, że o czuję się źle, są działania niepożądane w związku z przyjmowaniem jakichkolwiek hormonów, że ja to wszystko rzucam i zostawiam to, tylko wtedy należy sobie zadać pytanie czemu tak jest co jest tego przyczyną idziesz na badania robisz badania pokazujesz się lekarzowi mówisz dzieje się to i to lekarz patrzy w badania dzieje się to i to aha bierzemy to wszystko do kupy i proponujemy jakieś tam rozwiązanie no tym bardziej, że to ci może rozwiązać dużo różnych innych problemów, o których niektóre kobiety, z których niektóre kobiety mogły sobie nie zdawać sprawy, na przykład jakieś problemy ze snem właśnie, albo problemy z cerą. To jest jak dla mnie robienie takich rzeczy zawsze jest super ciekawe. Przede wszystkim robienie badań krwi, bo się można bardzo dużo dowiedzieć, może wyjdzie ci coś nowego, może, 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 może mogę się czuć jeszcze lepiej, niż się do tej pory czułem i nawet nie miałem świadomości. Ty mówiłaś, że testujesz sobie niektóre rzeczy na sobie. Mogę o tym mówić? Tak, proszę. Ja od kilku miesięcy, jakby co miesiąc próbuję czegoś tam innego. Jestem obecnie na takim etapie, że po prostu wiem, nie muszę iść do laboratorium i na przykład oznaczyć poziomu estradiolu albo poziomu SHBG, bo ja po prostu czuję i mniej więcej wiem, co się tam dzieje. I sobie tak. Do tego stopnia już masz to obczajone, że mniej więcej czujesz, co się, co się tak, dzieje? Tak, widzę, widzę, widzę po, po cerze, po, po śnie, widzę. Po, nie wiem, po wysokości głosu na przykład. To opowiadaj, eksperymenty na sobie, to jest mój ulubiony temat. Co, 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 co testowałaś i jakie miałaś efekty? Wiesz co, teraz jestem na etapie y, testowania różnego rodzaju y, pochodnych progesteronowych, bo tak jak mówiłam. Ale to są je... tabletki antykoncepcyjne. Tak, tak. Jeden działa bardziej androgennie, drugi nie antyandrogennie. Androgennie, czyli jest... będziesz miała wzrost klatki mięśniowej. Nie, androgeny ogólnie to jest poziom hormonów płciowych męskich, a drugi jest mniejszy. Mhm. I staram sobie to tak zbalansować, że, bo tak jak Ci powiedziałam, hormony płciowe męskie u kobiet mhm. mogą powodować, z jednej strony warunkują nastrój, libido, motywację, a z drugiej strony mogą, mogą powodować trądzik, łysienie i tak dalej. I staram się znaleźć taki złoty środek, żeby z jednej strony, nie wiem, żeby włosy były super, żeby cera była super, a z drugiej strony, żeby nastrój i libido też były w porządku. I znalazłaś już jakiś złoty środek albo znalazłaś coś, co na przykład bardzo ci wybijało jedną część, a drugą część mocno zaburzało? Bo to też pewnie zależy od twojego organizmu bardzo mocno. Tak, więc jakby też ciężko tutaj omawiać konkretnie mhm. mój przykład, ale... Myślę, że te, te, te poszukiwania już gdzieś tam zmierzają do końca. Okej, okay. to, jest, to jest super ciekawe, że coś takiego robisz i że mówisz o tym, bo nie, nie sądzę, żeby wiele osób testowało no. jakoś na, na samochodzie. Ale fajnie, żeby ogólnie próbować, tak? Bo dużo kobiet i mężczyzn boi się zmian. Mhm. Boi się zmian, nie ja się boję, że coś się stanie, tak? Ale też fajnie jest mieć takiego lekarza, któremu się ufa i e, ja zawsze mówię, słuchaj. Do, czy do kobiety, czy do mężczyzny, może się zdarzyć wszystko, co najlepsze i wszystko, co najgorsze. Może być mega tragicznie. Pokazuję, no. mówię, jakie jak, jak tam działania niepożądane mogą wystąpić, ale jeśli cokolwiek takiego wystąpi, to nie załamujesz się, idziesz na badania, przychodzisz, mówisz mówisz mi o tym i gadamy, tak? I znajdujemy rozwiązanie tej całej sytuacji. Jeśli się weźmie jakieś tabletki i coś się zacznie dziać, to natychmiast się odstawia i to na przykład znika po dniach? Czy jak to wygląda? No nie, nie do końca tak jest. Mhm. Nie do końca tak jest, bo często oh, tam jeszcze są takie problemy, że przy przyjmowaniu różnego rodzaju hormonów dochodzi do zablokowania np. przesadki, bo w momencie, kiedy przyjmujemy hormony, wyłącza się przesadka, często jesteśmy uzależnieni od tych hormonów, które przyjmujemy z zewnątrz, więc to pogorszenie, o którym na przykład wcześniej mówiłam, że może być gorszy libido, gorszy nastrój bezpośrednio po podstawieniu. Jest związane z tym, że z jednej strony nie przyjmujemy hormonów, a z drugiej strony nasza produkcja jest zastopowana albo osłabiona. Mhm. Więc, więc jakby też każde odstawienie czasem jest tak, że daje gorsze objawy niż przyjmowanie. Czyli, okay. Czyli to już jest taka ingerencja w twoją jakąś gospodarkę hormonalną, że trzeba po prostu uważać i bardzo, bardzo bezpiecznie brać te tabletki, bardzo bezpiecznie je odstawiać. To jest skomplikowana sprawa. Ale do, fajnie, że powiedziałaś, że to nie jest zawsze jakieś negatywne, bo ja, ja, ja już nasłuchałem się tyle złego o tych tabletkach, no. że myślałem, że to jest jakaś e, mocno, negatywna, mocno negatywna ingerencja w ciało kobiety. No jeśli sam powiedziałeś, że nie chciałbyś przyjmować, e, przynajmniej jesteś niechętny przyjmowaniu antykoncepcji męskiej, ja jestem tego bardzo ciekawa, jak wyjdzie ta antykoncepcja. Do tej pory e, ta antykoncepcja męska to było głównie testosteron plus progesteron. Ten lek nie został jeszcze wprowadzony do obrotu, nie został zarejestrowany, ale skuteczna tego no nie jest jeszcze taka zadowalająca, żeby to zarejestrować. W są, ogóle nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby ja coś takiego przyjmował. Ale są przecież, trwają prace nad antykoncepcją męską, gdzie na przykład um, podaje się lek, który wywiera działanie immunologiczne, czyli jakby zaburza, znaczy jakby aktywuje twój układ odpornościowy, żeby na przykład zabijać albo unieczynniać plemniki na jakimś etapie. Albo na przykład, żeby włączać i wyłączać gen odpowiedzialny za produkcję e, plemników. Ale to z góry brzmi jak coś negatywnego dla mojego organizmu. Mój organizm chce sobie produkować plemniki. Czemu ja mam mu zabraniać produkować te plemniki? To, <laughs> to wa warto partnerki zapytać. Um, I to samo się tyczy kobiety. I uważam, że zaburzanie tego cyklu, tak jak powiedziałaś, ogólnie jeś jeśli. Jeśli libido jest największe na środku tego cyklu, nie wiem, czy można powiedzieć na środku, czy na, na początku jest. Na środku, wtedy kiedy jest owulacja. Na hmm. środku, no to jeśli bierze się tabletki, to oficjalnie tego nie ma, więc libido oficjalnie jest niższe, więc to już jest zaburzenie plus inna preferencja mężczyzn, co dla, dla mnie z perspektywy mężczyzny jest bardzo niebezpieczne, ja w tym momencie też nie chcę, żeby moja kobieta przyjmowała jakąkolwiek antykoncepcję. Wiesz, co to jest kwestia wyważenia? Bo jeśli e, dla ciebie jest najważniejsze, nie wiem, nie posiadać dzieci, i sobie spokojnie, nie wiem, pracować, uczyć się, no to jednak bilans zysków i strat jest taki, że jednak decydujesz się na przyjmowanie tego. I jak to jest, że niektóre kobiety zachodzą w ciąże pomimo przyjmowania tabletek? No, to jest związane z tym, że jest, całku, że jest dalej zachowana owulacja, dojrzewa sobie komórka jajnikowa. Źle dobrane tabletki? Czasem tak, po prostu, czasem tak po prostu jest. Też jest tak, że na przykład kobiety duża, duża ilość ciąż jest związana z tym, że na przykład kobiety nieregularnie przyjmują te tabletki albo zapominają, albo też na przykład mm, są różne, różnego rodzaju nie wiem, leki, pokarmy, które na przykład y, osłabiają y, wchłanianie przez przewód pokarmowy tychże y, tabletek. Czyli można je przyjmować i one wciąż jakoś nie, nie, nie do końca docierają w to miejsce, które powinny dotrzeć. I to blokuje y, funkcjonowanie tych tabletek. To jest skomplikowany, skomplikowany proces. Ale nie dziwię się, że masz te, tyle pacjentek, że już nie za bardzo potrzebujesz to promować, bo widać po tobie to, ile. Przede wszystkim jak bardzo cię to interesuje, więc to jest fajne. Fajnie się z Tobą rozmawia. No i samo to, że mówisz, że testujesz na sobie, to już świadczy o tym, że jesteś turbo wkręcona w to. To znaczy, wiesz, jak ja słyszę słowo antykoncepcja, e, zabezpieczenie przed ciążą to jest ostatni termin, który przychodzi mi do głowy często. Jest bardzo dużo wskazań do przyjmowania tych, tej antykoncepcji, oprócz zabezpieczenia przed ciążą. Na przykład e, zaleca się włączanie antykoncepcji kobietom, które na przykład właśnie mają mm, wysoki poziom hormonów płciowych męskich, czyli na przykład u kobiet z trądzikiem, u z tak zwanym zespołem policystycznych jajników. Na Co przykład to znaczy? Zespół policystycznych jajników to jest taki zespół chorobowy, gdzie dochodzi, gdzie masz bardzo dużo dojrzewających komórek jajnikowych. To jest często związane z nieregularnymi miesiączkami, nadwagą, insulinoopornością, wysokim poziomem hormonów płciowych męskich. To jest taka choroba gine ginekologiczna. Kojarzysz ty nie masz czegoś takiego, ale ja mam coś takiego, że na przykład e, wchodzę do sklepu albo jestem w komunikacji miejskiej i mam ochotę kogoś szturchnąć. Na przykład, bo patrzę się na niego, widzę jak wygląda, widzę jakie ma cechy fenotypowe, na przykład. E, otyła kobieta z trądzikiem albo z wąsem, albo z takimi czarnymi włosami na przedramieniu. Na pewno spotykasz takie. Wąs też można wyeliminować za pomocą... Można, ale nie każda. No, ale nie każda to eliminuje. Ale są to na przykład takie kobiety, mogą być otyłe, ale nie właśnie. Tu mają dużo czy ciemnych włosów. tu widać chcesz jeszcze jakiś... struchnąć i powiedzieć tak, im, że... Proszę panią, pani pójdzie się, pani pójdzie się zbadać, naprawdę. Także, także mam czasem że są takie pewne cechy które wsk mogą wskazywać na ten zespół policystycznych jajników Czyli tego na to bym nigdy nie wpadł. Bo są kobiety, nie można tego nazwać włosem, ale mają troszeczkę, więcej, mają troszeczkę więcej włosów tutaj. To jest mhm. del, bardzo delikatnie widoczne. Nigdy bym nie pomyślał, że na, nawet na to można. To na co, na co jeszcze można zaradzić, zaradzić z takich dziwnych rzeczy? To jest niesamowite. Ogólnie u, u ludzi, to jest ogólnie bardzo bardzo ciekawy temat, jeśli chodzi o, o taka, taką, taką obserwację ludzi. Im większą wiedzę masz, tym więcej rzeczy na przykład dostrzegasz. Też miałam taką sytuację kilka dni temu, w szpitalu, że tam byłam w trakcie toczenia krwi, i był y, pielęgniarz, który powiedzmy lekko miał nadmierną masę ciała, i stoi nade mną, i sapie. Hmm. I sapie. I tak patrzę się na niego i mówię: chrapiesz w nocy, Chrapię. mówię. I się zbadaj, masz obturacyjne bezdechany, który jest czynnikiem ryzyka niedoboru, testosteronu i otyłości. Nie. On taką minę, nie, bo tak miał za 23 lata na oko i tak, taki przerażony. Okej, okay, pójdę. Nie martwisz się, rzucając komuś takie tezy, że, się, że jakoś się oburzę albo że to jak. Jakieś... Właśnie staram się, tego, staram się tego nie robić, dlatego obcych osób na pewno nie, nie zaczepiam, bo wiem, że przede wszystkim A. Nie posłuchają mnie. B no nie wiedzą, że ty jesteś lekarzem. B. Dostanę jakiś. Kilka inwektyw, po prostu, co pani mi tutaj, albo no już nie powiem co. I często po prostu się nie, nie posłuchają. Bo, żeby ktoś Cię posłuchał, musisz. Być na jakiejś określonej pozycji. Ktoś Sieci musi wiedzieć, ufać. że ktoś musi ufać, respektować. Jest jakby dużo tych różnych mechanizmów, które sprawiają, że posłuchasz się tej danej osoby. Niektóre przekonają Cię, bo są na przykład dobrym showmanem, wzbudzają w Tobie jakieś określone pozytywne emocje, a druga na przykład osoba będąca totalnie bez emocji wzbudzi, nie wiem, Twój szacunek, posług poprzez. Taki autorytet, który, który reprezentuje sobą. I trzeba myśleć też na to miejsce w życiu, no bo jeśli ktoś jest na przykład po pogrzebie swoich rodziców właśnie, no to nie będzie to bardzo się przejmował trądzikiem albo jakimiś takimi podstawowymi rzeczami. Więc to, to, to też czasami... Też, też, musisz chcie, też musisz chcieć, tak? Nawet nie wiesz, ile milionów osób na świecie i kobiet, i mężczyzn chodzi ze złym samopoczuciem, ze złym libido, z nadmierną masą ciała. I te osoby nie chcą nic z tym zrobić albo nie wiedzą, że można coś z tym zrobić. Mhm. Jak patrzysz na mnie, co, co ci się rzuca pierwsze w oczy? Robiłabyś jakieś badania na, patrząc na mnie? Nie, musiałabym cię bardziej rozebrać. <laughs> na pierwszy rzut oka nie. Nie? Ja, ja mam tylko problemy z sterem, ale to właśnie sobie badam. Musisz więc... czapkę zdjąć. Mhm, to, ale mam problemy z sterem i nie mam włosów, więc DHT pewnie bardzo wysokie. Tu, tu mam łysinkę. Trzeba by zbadać. No, czasem jest tak, że jest prawidłowy poziom DHT, czyli tego dihydrotestosteronu we krwi, ale jest coś takiego jak miejscowa lokalna produkcja DHT. Czyli jakby tylko i wyłącznie tutaj na etapie mieszków włosowych jest zwiększona produkcja DHT i tutaj z pomocą przychodzą takie wcierki, jakieś tam zastrzyki, które miejscowo blokują DHT. Ale tego się nie da zatrzymać wypadania włosów. Ja, to, to, to jest przynajmniej z tego, co ja wiem. Czy da się to zatrzymać według ciebie? Hmm, wiesz co, to zależy. To zależy. Od czego? Zacznijmy od tego, że trzeba popatrzeć, czy nie ma tego podwyższonego poziomu DHT. Aha, jest, no to zbijamy ten poziom DHT w krwiobiegu. Nie ma, no to działamy środkami, które miejscowo zbijają to, to DHT, na przykład. Czyli wbijamy na przykład igłami w głowę. Na przykład, albo są też wcierki. Ja sobie zawsze patrzę na bogatych ludzi i myślę, że jeśli bogatym ludziom wypadają włosy, to znaczy, że nie za bardzo da się to zatrzymać. Ale to tak samo, jakbyś, no nie wiem, czy są otyli? Bogaci ludzie, są. brzydcy, mm. o tyli mm. ludzi. Nie dbają o siebie po prostu. Nie, nie jest dla nich istotne zdrowie. To też kwestia, jakich mają doradców wokół lekarzy. Mm -hmm. um, czy my możemy pokazać, y teraz przejdziemy do Twojej specjalizacji, bo ty się głównie zajmujesz mężczyznami i testosteronem. Przynajmniej tak mi powiedziałaś. Znaczy specjalizację mam chirurg chirurgię to, to, to ogólną, to natomiast jakby moją pasją są terapie hormonalne u, u mężczyzn. Przede wszystkim chciałem zapytać o testosteron, o taką swoją ogólną, ogólny zarys testosteronu, bo ja się często spotykam z opiniami, że testosteron jest jakoś negatywnie postrzegany, czego nie rozumiem, bo dla mnie testosteron to jest hormon męski, to jest, jeśli ma się dobry testosteron, to się czuje super, ma się więcej energii, jest się trochę bardziej agresywnym i ma się większe skłonności do rywalizacji, ale to jest chyba bro już z tego, co mi powiedziałaś. Nie? Nie, znaczy, bo też rozróżnimy takie negatywne aspekty, takie jak agresja, rozdrażnienie, a takie pozytywne jak, nie wiem, skłonność do rywalizacji, podejmowanie zadań, Wyzwanie. motywacja i tak. Tak, jakby to jest, to, to jest super, tak? Mhm. Nie? Natomiast to, o czym mówisz, że testosteron jest źle kojarzony. To jest niestety wina samych mężczyzn, którzy nadali taki negatywny wizerunek testosteronowi, w związku z tym, że przez wiele dziesiątki lat mężczyźni nadużywali testosteronu w formie sterydów anaboliczno-androgennych. Więc często jest tak, że w społeczeństwie pokutuje właśnie taki negatywny obraz testosteronu jakiego, jako takiego, nie wiem, diabła, że oje są różne rodzaje powikłań, możesz umrzeć, może być to, może być tamto. I niestety to są wszystko konsekwencje, te wszystkie działania negatywne, niepożądane, które są kojarzone z testosteronem, najczęściej to jest konsekwencja sterydów anaboliczno-androgennych, a nie samego testosteronu, który jakby nie patrzeć jest lekiem. Nie jest lekiem, który jest wykorzystywany przez medycynę w hormonalnej terapii zastępczej. Ja mam znajomego, który przyjmował testosteron i mówił, i oni to nam mówią, że był na bombie i mówił, że był kilka razy na bombie i powiedział mi, że się boi już kolejny raz chodzić, Że to tak go tak wybijało właśnie w jakichś zakresach agresji, w zakresach tego, że miał ogromne libido, że nie, nie myślał tak, jak nie zachowywał się normalnie. Po zachował... Prawdopodobnie przyjmował zbyt duże dawki tych sterydów, też nie kontrolował innych hormonów, bo taka agresja, rozdrażnienie jest konsekwencją na przykład niekontrolowanego poziomu estradiolu. No Natomiast to też jest na przykład taka e, ciekawa obserwacja. Mm, nie wiem, czy na przykład kojarzysz, tak jak z piciem wódki, mhm. że masz na weselu dwóch szwagrów. Mhm. Jeden szwagier wypije trochę, wypije na przykład nie wiem, litr wódki i jest e, dorany przy super się bawi i tak dalej, a drugi wypije taką samą ilość alkoholu i totalna korba. Mhm. Nie? To samo się tyczy testosteronu i sterydów. Jeśli mamy ułożonych, normalnych mężczyzn, nie ma problemu. Tutaj nie ma jakiejś tam sinusoidy, jeśli chodzi o zaburzenie nastroju. Czyli to jest podstawa psychologiczna według Ciebie? Myślę, że tak, w dużej mierze tak. Natomiast im więcej sterydów przyjmujesz lub im wyższe dawki testosteronu przyjmujesz, to ryzyko, że ta sinusoida będzie taka bardziej pokręcona, jest zdecydowanie większe. Chyba Huberman mówił, że testosteron to jest hormon, jakby, jakby go tak prosto określić, to jest hormon, który sprawia, że jest jakby więcej ciebie. Więc jakikolwiek jesteś, to jakby to wszystko jest uwydatnione. Można to tak tłumaczyć? Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób. No, na jest, pewno to, że... testosteron podbija poziom dopaminy, tak? Czyli ma się więcej motywacji? Tak. Czyli jak wskakuje się na TRT, to można osiągać więcej. A... Jeśli, no oczywiście sam poziom testosteronu nie wystarczy, tak? Jakby mhm. ważne jest to, co robisz ze, ze swoim życiem, jakim kierujesz, jakie, jakie, jakie decyzje podejmujesz. Mm. Tylko u starszych męż mężczyzn się to robi, czy niektórzy mężczyźni w młodszym wieku też już mają zapotrzebowanie? Bo teraz, chyba, teraz podobno. To... Coraz młodsi mężczyźni niestety mają problem, jeśli chodzi o poziom testosteronu. I teraz przeciętny dwudziestolatek ma poziom testosteronu jak, jak jego ojciec. I to się, jakby te niedobory hormonalne dotyczą i mężczyzn, i kobiet. I tym czynnikiem, który sprawia, że my kobiety i mężczyźni jesteśmy coraz bardziej wykastrowani hormonalnie, jest niestety zanieczyszczenie środowiska i przetworzone żarcie. Nie? Słysza urogana, że tygodniowo zjadamy kartę kredytową. Tak, um, tak. I to też bardzo mocno wpływa na. Właśnie to chciałam powiedzieć. <laughs> Słuchasz Rogana? Tak, nie, ale na, no, na wykładzie polskiego dietetyka to akurat uh, słyszałam kilka lat temu. Pernian, A jak podgrzewasz jeszcze w tych pudełkach plastikowych, to tego plastiku jest uh, zdecydowanie więcej. I to jest główna przyczyna tego niskiego uh, testa, jak to się mówi? I jeszcze jest stres. Przepracowanie tych czynników jest bardzo dużo. Ale to jest chyba dużo mniejszy czynnik, bo mało osób jest przepracowanych i mają dużo stresu. Ze stresem może mają, ale przepracowanych, to mi się nie wydaje, żeby dużo osób się przepracowywało. To z, widocznie za dużo otaczam się lekarzami, to może dlatego. Ale lekarze na pewno są przepracowani, zwłaszcza hmm. w Polsce i z tymi tym, aktualnie macie roboty. Hmm, czyli co? Hmm. Jak załóżmy, że mam niski poziom testosteronu, mam 25 lat, więc to już jest dziwne, bo nie powinienem mm -hmm. mieć w tym wieku niskiego poziomu testosteronu. Um, jakie objawy? Niski, e, obniżony nastrój, słabe libido, gorsze wzwody, zanik porannych wzwodów, a problemy ze snem, wybudzanie się w nocy, trudności w zasypianiu. A... Czyli, czyli poranne wzwody to jest coś, czego się powinno oczekiwać? E, one nie muszą być codziennie. No, ale jak porównasz siebie kiedyś, a porównasz siebie teraz, to zauważysz, że kiedyś ich było na przykład więcej, na przykład. Tak, w gimnazjum to się działy różne dziwne rzeczy. Mm -hmm. I to jest to, jeszcze są takie skrajne objawy, jeśli chodzi o niedobór testosteronu, jak zaburzenia lękowe, też możemy... myśli samobójcze na przykład. Też niedobór testosteronu jest czynnikiem ryzyka nadwagi, otyłości zadam ci podchwytliwe pytanie. Mhm. Kiedy ostatnio byłeś na polskiej plaży, na Mazurach albo nad morzem? Ja? No. A na Mazurach byłem jakiś czas temu. Jak? Dwa lata temu. No i jak ci ludzie wyglądali? A nie przypominam sobie. Nie patrzyłeś się? Nie, jakoś nie obserwowałem szczególnie, ale nie było jakoś super dużo. Starsi ludzie są otyli, to pamiętam. No to ja dosyć często bywam na, ja wakacjach, jestem... na wakacjach w Polsce i ci, ci ludzie teraz w zasadzie każdy ma nadwagę albo otyłość. A nawet jeśli ktoś jest szczupły, to ma taką sylwetkę pod tytułem Skinny Fat. Mm -hmm. Czyli jest szczupły, ale na przykład e, ma brzuszek, brzuszek mm -hmm. albo widzisz, że ktoś jest szczupły, ale taki, no nie wiem. Ja, ja osobiście preferuję takie bardziej atletyczne e, sylwetki i jestem w stanie rozróżnić, e, kiedy nie wiem, ktoś jest szczupły, a kiedy ktoś jest chudy po prostu. Mm -hmm, mm -hmm. Jest coś takiego, że ma się chude ręce i wciąż jest taki brzuszek. To z reguły ludzie, którzy pracują przy kąpie, mają. To są osoby, które nie dbają o siebie, o tak powiedzmy. No. Dobrze, dobrze. Praca przy komputerze nie dbanie o siebie w takim razie. Nie, ale słuchaj, są osoby, które pracują przy, przy komputerze. Popatrz się na przykład na topowych gamerów, gdzie oni w CSA wiele godzin dziennie grają. No super sylwetki. Ale to są ludzie, którzy dbają o siebie. Dobra, to z tym, z tym pracą przy komputerze tylko żartowałem, wiem że, wiem, że to nie jest tak zawsze. Um, czyli jak w ogóle wygląda. Czy to jest tak samo skomplikowane jak z tymi tabletkami? Bo to się, to się, czy można to przyjmować jakoś inaczej niż wbijanie igły? Można. Testosteron podajemy w formie też żelu. Jeszcze rok temu były tabletki na polskim rynku, natomiast obecnie nie są dostępne. W Stanach Zjednoczonych są takie dostępne implanty podskórne. Jeśli chodzi o. Przyszłość to być może kiedyś uda się. Teraz już się aktualnie pracuje nad przeszczepem komórek w jądrze I to by było super. Przeszczep komórek wiądrze. No tak samo jak masz, nie wiem, niewydolność wątroby. Wątroba nie działa, przeszczepiasz ją. Masz niewydolne jądro, przeszczepiasz. Ty jesteś kobietą, to nie rozumiesz, dlaczego marczę twarz, ale dla, dla, dla nas facetów to jest straszne w ogóle jakiekolwiek myśl o, o... O jakichkolwiek działaniach medycznych w tamtym rejonie? Tak, no to jest od, od razu mnie kompletnie odrzucono. Celu uświęca środki. Wy, wy to jesteście przyzwyczajone. No, bo... no właśnie, my jesteśmy już tak od pierwszej wizyty ginekologa, już jesteśmy przyzwyczajone do różnego rodzaju niefajnych procedur i jakby tak. dlatego mężczyźni nie chcą chodzić do lekarza. No, no bo to jest nieprzyjemne. Jest, jest takie odrzucające. Ale za to ja e, obserwuję taką e, dziewczynę sportową, która na, u, u siebie na, właśnie udostępniała um, i to jest spoko, że ludzie takie rzeczy szerują na Instagramie, bo udostępniała właśnie, że miała ostatnio jakieś tam problemy i musiała chodzić na różne dziwne badania, łącznie z badaniami ginekologicznymi, łącznie z badaniami, które były bardzo nieprzyjemne. I ja pamiętam, że. Na mnie to na przykład wpłynęło to, że ona udostępniła coś takiego u siebie na storiesach i ja sobie pomyślałem, dobra, ona poszła na jakieś badania, które były dla niej nieprzyjemne. I ja sam na tej podstawie zdecydowałem, że ja też w takim razie nie będę frajerem i pójdę na badania, które są nieprzyjemne i poszedłem. Więc to jest spoko, że ludzie. No, lepiej się badać profilaktycznie, zdecydowanie, no, no, no. nie w momencie, kiedy ta choroba wystąpi. Tak, tylko te niektóre te badania są takie straszne, że jak, jak mi lekarz powiedział, jakie ja mam zrobić badania, ja miałem zrobić urodynamiczne. Wiesz, ty wiesz, jakie to jest urodynamiczne? Wiem. To powiedziałem może, że wariował chyba i nie powiedziałem mu tego, ale powiedziałem, że nie ma w ogóle są, gorsze, są gorsze badania, mogę ci powiedzieć. No, robiłaś kiedyś gastrologię? Gastroskopię. Gastroskopię. Nie, ale wiem, na czym to, to badanie to, to, polega. To, to musi być najgorsze z nich wszystkich. To, to, to mnie przeraża. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał wsadzać sobie rurki do... Po prostu masakra niektóre te badania są. Naprawdę? Co? My lekarze raczej nie zlecamy badań pacjentom, którzy tego nie wymagają. Tak? To, mhm. to są badania inwazyjne, które jednak no, muszą być jakieś określone przesłanki ku temu, żeby je zlecić, więc naprawdę zlecamy je wtedy, kiedy, kiedy jest taka konieczność. Mhm. Nie jest tak, że my lubimy męczyć pacjentów. Wróćmy do tego testosteronu, czyli mm, przepisujemy człowiekowi testosteron albo w żelu, albo w strzykawkach. Większość osób bierze to w strzykawkach, czy w żelu? W zastrzykach. W zastrzykach. Natomiast na, wiem, że rynek amerykański to jest raczej... Nie, różnie jest. Żel kontra zastrzyki. 50-50. I wiesz od razu, ile masz tego przepisać? Czy przepisujesz jakąś określoną dawkę i później sprawdzasz, mm -hmm. jak to wychodzi na wynikach? Wiesz krwi? co, ja proponuję zawsze pacjentowi, to też zależy od jego wyników badań, ale sobie ekstrapoluję jakąś określoną dawkę i częstotliwość... Spotykam się po miesiącu, oznaczam określone badania, poziom testosteronu, estradiolu, prolaktyna, SHBG i progesteron. To są te badania, które zlecam po miesiącu i patrzymy, czy może, pracujemy albo na dawce, albo na częstotliwości. Czyli pojedajemy częściej albo rzadziej, mniejsza dawka, większa dawka. Przy czym ja jestem zwolennikiem tego, żeby podawać częściej, mniejsze dawki hormonów, ponieważ to bardziej wtedy. Mm, przypomina taki fizjologiczny wyrzut, kiedy mężczyzna fizjologiczny codziennie rano ma jakiś niewielki wyrzut poziomu testosteronu. Mm -hmm. Jeszcze się zastanawiałem nad tym, jeśli to jest środek chemiczny, skąd oni biorą ten te testosteron w ogóle? Jeśli jako sobie miałbym wstrzyknąć, to skąd ten testosteron się w ogóle wziął w strzykawce? Oni go w jakiś sposób tworzą? To jest syntetyczny testosteron. On, on jest w jakiś sposób gorszy niż ten nasz wydzielany przez ciało? No, jeszcze nie ma metody, żeby naturalnie pozyskać od mężczyzny ten naturalny testosteron. Natomiast niezależnie od tego, czy on jest syntetyczny, czy on jest naturalny, to co nas interesuje, to jest to, że działanie biologiczne jest takie same. To znaczy, że substancja łączy się z tym samym receptorem i docelowo mamy takie samo działanie. Mhm. Czyli nie ma jakich, są jakieś skutki uboczne tego, ewentualne, że yy, na przykład niektóre organizmy nie do końca chcą przyjmować taki syntetyczny testosteron. Problemem może być rozpuszczalnik, tak? mhm. Bo część osób jest yy, uczulona na olej, gdzie, w którym to ten testosteron jest rozpuszczalny. Mhm. Natomiast powikłania wysokiego poziomu testosteronu, czy naturalnie, czy, 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 chociaż naturalnie nie osiąga się takich wysokich starzeń testosteronu. W zasadzie byłyby takie same, czy syntetycznego, czy naturalnego. I też to wygląda jak w przypadku kobiet, że przychodzą do ciebie mężczyźni i później mówią, że nie, nie myśleli, że mogą się lepiej czuć, albo są jakieś takie opinie tego typu po, po tym, jak ludzie tak robią. bardzo bardzo mocno zmienia się taki punkt odniesienia, tak? Dlatego też dużej ilości mężczyzn ciężko jest odstawić ten testosteron, bo jeśli to jest twój punkt odniesienia, jeśli chodzi o jakość życia i on sobie skoczy, no to wiesz zdecydowanie łatwiej jest iść stąd tutaj mhm. niż stąd tutaj. A powinno się go po jakimś czasie odstawić? Czy można? Brać go? Jeśli mamy mężczyznę, który na przykład nie ma dzieci i planuje te dzieci, i, i na przykład są złe wyniki nasienia, warto jest raz na jakiś czas to odstawić, żeby przypomnieć tym jądrom, w cudzysłowie, żeby sobie pracowały, bo jądra wydzielają nie tylko testosteron, ale też plemniki. Natomiast jeśli mamy mężczyznę, który już nie planuje dzieci, może do końca życia sobie przyjmować ten testosteron. I to, są, to jest głównie, można by to określić jako taką: Energie? Jak, jaki, jak jaki masz feedback od klientów głównie? Co, co najbardziej zauważają? Lepszy nastrój, motywacja, libido, wzwody, pewność siebie. No i taki szeroko pojęty performance sportowy, czyli wyniki sylwetkowe, wyniki siłowe. To to brzmi jak jakiś eliksir bogów. Tak, ale to, to też jest taki, taki miecz obosieczny, bo tak samo jak mamy korzyści, też mamy różnego rodzaju e, działanie niepożądane. Każda terapia hormonalna, czy u mężczyzn, czy u kobiet, to jest takie troszkę niejako, zobowią... niejako to jest takie narzędzie, możliwość, jakby takie... Powiedzmy tak, tak to nazwijmy, a z drugiej strony jakieś tam zobowiązanie, mhm. bo już, bo powinieneś przyjmować, powinieneś się badać, chodzić do lekarza, wykupywać recepty, pilnować, zwracać uwagę na różnego rodzaju działania niepożądane. Często jest tak, że to nie jest tylko i wyłącznie testosteron, że mężczyzna powinien dobierać różnego rodzaju inne substancje, leki, hormony, po to, żeby ta terapia hormonalna była taka zbalansowana. Ale wciąż to wszystko za eliksir bogów to chyba opłacalne? Ja się nad tym sam zastanawiałem, bo to serio. Bo, to brzmi, bo to teraz to tak ty to brzmi. określasz tak jak taka, taki, taki magic peel, a to tak nie, nie do końca jest. Yy, pozwala nam po prostu wyrównać te braki, jeśli chodzi o jakość życia, yy, których wcześniej do, doświadczyliśmy, mając właśnie niedobory. A czy jeśli ja załóżmy miałbym normalny poziom testosteronu, Czyli ja mogę sobie brać taką terapię zastępczą i to mi jakoś pomoże? Czy jeśli będę miał go za dużo, czyli będę już jakby po, poza tym, ponad tym thresholdem, to to źle na mnie wpłynie? Zastanówmy się, co to znaczy normalny, ponieważ rozpiętość, jeśli chodzi o normy laboratoryjne, jest bardzo, bardzo duża. Tak naprawdę. Więc taki normalny to możesz mieć niski, możesz mieć średni, możesz mieć e, wysoki. E, jeśli, jeśli załóżmy, że masz Prawidłowy, wysoki poziom testosteronu to w kontekście, nie wiem, nastroju, libido, nie będzie jakiejś tam istotnej różnicy. Natomiast jeśli chodzi o budowanie masy mięśniowej, o wyniki sportowe, tutaj te, te wyniki będą bardziej widoczne, mhm. bo wyższy poziom testosteronu to jest wyższa synteza białek mięśniowych, czyli lepsze budowanie mięśni. Pierwotnie też testosteron był wynaleziony właśnie w takim celu, żeby dla osób, które są wyniszczone w wyniku różnego rodzaju chorób przewlekłych czy nowotworów. Mhm. Hmm. I Jak się ma do tego tkanka tłuszczowa? Bo, ja, i, bo to chyba do tego się ma też tkank, i tkanka tłuszczowa i poziom wysiłku. Ja miałem w pewnym momencie taki, takie naprawdę ciężkie treningi i bardzo dużo pracy, niską tkankę tłuszczową i czułem się dużo gorzej. Plus moje libido pamiętam, że było tak niskie, że jeszcze nigdy takiego nie miałem. I to było dla mnie totalnie zaskakujące, bo nigdy nie byłem w takiej sytuacji. I czy, czy to. Czy z tego powodu miałem niski testosteron najprawdopodobniej z tego, że bardzo ciężko trenowałem, miałem bardzo niską tkankę tłuszczową? Akurat zły nastrój, zły libido u takich osób, które mają niski procent tkanki tłuszczowej, może wynikać z wielu różnych rzeczy. Mhm. Bo może może być, nie wiem, może być hipoglikemia, też tarczyca bardzo cierpi w momencie kiedy masz intensywne wysiłki i mało fatu, może być tak, że jest niedobór hormonów płciowych, tych czynników akurat to jest e, bardzo dużo, mhm. które tutaj wpływają na to. Ehm. Jakie było pytanie? Zapyta... <grywa> Zapytałem cię, czy to mogło wpływać na to, czy ja mam niski poziom testosteronu? Powiedziałaś, że to jest bardziej skomplikowane. Moja niska tkanka tłuszczowa i ciężkie treningi. Ehm, to akurat jest kwestia, może być kwestia genetyczna, kwestia, kwestia twojej diety. Należy pamiętać, że przy takim samym poziomie hormonów, e, czy naturalnie, czy dostarczanych z zewnątrz, można robić zarówno masę. Jak i tak zwaną redukcję. Mhm. Czyli e, tak naprawdę poziom hormonów jest takim sygnałem, można tylko powiedzieć, natomiast e, trzeba mieć, być albo na deficycie, albo na plusie kalorycznym. Oczywiście tych czynników też tam jest e, wiele, natomiast u, to jest bardzo mocno widoczne u osób, które już przyjmują ten testosteron. Mhm. Na pewno testosteron bardzo mocno pomaga e, przy utrzymaniu masy mięśniowej, bo dobrze wiesz, że jak jesteś na redukcji albo masz, masz wycieńczające treningi, że oprócz tkanki tłuszczowej lubi też lecieć tkanka mięśniowa w dół. To, to I samo ten, starszych osób. I ten wysoki poziom testosteronu zabezpiecza właśnie przed tym katabolizmem tkanki mięśniowej. Czyli można się w ten sposób nawet zabezpieczyć jakby wizerunkowo. Przede wszystkim starsze osoby. Czy ty możesz mi powiedzieć, czemu cię to w ogóle zainteresowało? Dlaczego jeśli jesteś chirurgiem, to zainteresowała się tak bardzo hormonami? To jest bardzo zawiła historia, bo ja sama przede wszystkim od wielu lat uprawiam różnego rodzaju sporty, czy to siłowe, czy, czy, czy jakieś tam sporty walki. Wiesz, po prostu byłam na szkoleniu, podsłuchałam chłopaków, trenerów, którzy o tym opowiadają tak się zaczęłam zastanawiać, kurczę, Skoro oni, nie mając jakiejś tam wiedzy medycznej, tak rozmawiają o tych hormonach tak merytorycznie, to czemu ja nie nauczę się tego? I tak mhm. zaczęłam, zaczęłam uczęszczać na różnego rodzaju szkolenia dla trenerów, dla dietetyków, tak totalnie posypałam głowę popiołem, już będąc lekarzem, bo jak to lekarz no to powinien chodzić chyba na, na kursy dla, dla lekarzy, gdzie taki lekarz zniży się, żeby pójść na szkolenie dla dietetyka czy dla trenera? Co on może. Z, zniży się? Zniży się. No Co taki, co taki dietetyk trener mi Powie na temat fizjologii, na temat suplementacji leków, tak? I okazuje się, że dużo mogą powiedzieć? Dużo mogą dużo powiedzieć. To też było takim, taką przepustką do tego, żebym sama zaczęła się interesować, sama zaczęła mieć jakieś tam swoje ryskminy na temat um, tych hormonów. Na początku współpracowałam stricte ze sportowcami, a teraz tych sportowców jest mniej. Raczej do mnie przychodzą tacy zwykli mężczyźni, kobiety, którzy po prostu chcą dobrze wyglądać i, i dobrze się czuć, i mieć dobrą jakość życia. Mhm. I z tymi sportowcami pracowałaś też nad, nad nad przyjmowaniem dopingu? No, jeśli miałam sportowca, który przyjmował, który podlegał kontrolom antydopingowym, no to wtedy wiadomo, że nie. Znaczy, ogólnie musisz pamiętać, że żaden lekarz nie może zalecać przyjmowania dopingu i prowadzić pacjentów pod tym kątem, niezależnie, czy dana osoba podlega kontrolom antydopingowym, czy nie, bo często jest tak, że wada zabrania przyjmowania różnego rodzaju leków, nie tylko hormonów. Różnego rodzaju leków na nadciśnienie, nie wiem, insuliny. Tych, tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. Trzeba, mm -hmm. trzeba przestrzegać. Naprawdę nie trzeba ze sportowcem często pracować na dopingu, na, na hormonach. Często to jest na przykład wyrównanie różnego rodzaju niedoborów, włączenie fajnej suplementacji. Zastanawiałem, masz jedno zdjęcie jak jest, ja, z Twojej pracy jako chirurg na Instagramie, i zastanawiałem się nad tym, czy, czy ty, ty się jeszcze w ogóle zastanawiasz nad tym, że jeśli rozcinasz ludzkie ciało, czy to jeszcze w jakiś, jakikolwiek sposób na ciebie wpływa, czy to jest już dla ciebie po prostu tak normalne jako Twoja praca, że nie myślisz o tym za bardzo? Na pewno mnie to bardzo uspokaja. cię to? Bardzo mnie to uspokaja. Ja jestem taka bardzo nadaktywna ogólnie ruchowo, i to jest jedna z bardzo niewielu czynności, która sprawia, że się uspokajam, że skupiam się. Nie, nie myślę o tym, że to jest jakieś tam ludzkie ciało. Bardziej podchodzę do tego jako taki rzemieślnik. Przykładowo masz stolarza, mhm. który ma do zrobienia. Stół. Stolik. Mhm. Tak. Na przykład. Jest do zrobienia, wiesz mniej więcej, jak to zrobić, i zaczynasz to robić. I Twoim punktem końcowym jest e zrobienie tego i to wszystko. A jakaś presja, że jednak y może y potencjalnie każdy człowiek popełnia błędy i mogłabyś popełnić jakiś błąd, a to jednak jest ludzkie ciało? Nad tym się też zastanawiałam. Wiesz, co, to tak samo, jakbyś siedział w domu i zastanawiałbyś się, czy wyjść z domu, bo potrąci mi autobus. To ja się tego boję, to może, e, nie, to może nie wyjdę, albo mhm. coś w stylu e, samospełniającej się przepowiedni, że myślenie o błędach i o tym, co może się stać, napędza tego typu rzeczy. Najlepiej się nie stresować i nie myśleć. Masz jakąś określoną wiedzę, zawsze pracujesz najczęściej jest tak, że pracujesz w zespole z drugą osobą, z drugim chirurgiem, robicie coś e, razem. Ważne jest, żeby to robić z chłodną głową, na spokojnie. Tego bym się nie spodziewał, że cię to uspokaja? To, to chyba w takim razie jest dla ciebie takie trochę medytacyjne. Tak. To jest, bardzo to, bardzo to się jest... wyciszam. Mhm. To jest ciekawe. A czy jak, jak wyglądają twoje kontakty z pacjentami? Na przykład, jeśli wiesz, że jakiś, jakiś pacjent będzie operowany przez ciebie, rozmawiasz z nimi wcześniej, widzisz na przykład po nich jakiś strach albo oni próbujesz budować jakieś zaufanie do siebie? Widzę strach, ale jakby staram się mieć taki bardzo e, poker face, staram się nie, o, o, jakiś tam nie, nie okazywać tych emocji. Zresztą emocje i empatia w medycynie i w chirurgii jest w zasadzie bardzo mocno niewskazana. Nie tak naprawdę. To jest coś, co ostatnio często u mnie w podcaście po powtarza, że empatia nie jest wskazana w niektórych miejscach i że, że generalnie teraz się dużo mówi o tym, że człowiek powinien być empatyczny i że powinno się współczuć z innym ludziom, ale są, jest dużo miejsc, gdzie ta empatia właśnie nie jest wskazana. No i ty jesteś kolejną osobą, która mówi, że ta empatia w tym miejscu jednak nie, nie działa. Nie jest dobra w kontekście bezpieczeństwa przeprowadzania różnego rodzaju procedur, ale też nie jest bezpieczna w kontekście mojego zdrowia psychicznego. Mhm. Bo jeśli ja wyjdę ze szpitala i będę myśleć, ja nie mówię, że mi się to nie, nie zdarza, bo czasem, e, czasem mi się to zdarza, że myślę o czymś, co się e, zdarzyło, i że coś, coś nie zagrało i coś mogło być zrobione inaczej, to rzadko, ale tak mi się czasem e, zdarza i myślę o tym, ale gdybym. Jeśli pomyślę o tym, że codziennie miałabym przychodzić do domu i myśleć o tym, to moje zdrowie psychiczne ległoby w gruzach, zdecydowanie. To jest bardzo dziwna, bardzo dziwna praca. A na początku w jakiś sposób to na Ciebie wpływało? Czy i dopiero po jakimś czasie zaczęłaś mieć taki spokój z tym? Powiem ci, że paradoksalnie na początku na przykład w ogóle nie miałam żadnej empatii. Przypominam sobie taką historię. Na, nawet nawet tak krew, nic? Nic? Nie, akurat to no, na medycynie jesteśmy bardzo dobrze oswojeni z krwią. Pamiętam taką sytuację, to było ze studiów, byłam wtedy na kole chirurgicznym i szykowała mi się moja pierwsza operacja i miałam obcinać nogę. To była amputacja na poziomie uda. Masz taką starą piłę, piłę ręczną jak za króla ćwieczka. I tniesz tą kość. I byłam taka podekscytowana. Byłam tam st studentem, nie wiem, ze trzeciego roku, czwartego. Boże, dadzą mi z operacji. pierwsza <gry> operacja. Jezu, ale super, nie? I po ale posłuchaj. I tak chirurdzy już kładą na stół tego faceta i tak patrzą się, patrzą. Mówię, kurczę, a może tą nogę da się operować? Zawołali chirurga naczyniowego. Chirurg naczyniowy przychodzi, patrzy, tam jeszcze robi łyskie. Dobra, damy mu szansę. Spróbujemy udrożnić przepływ w tej aha. nodze, nie? Wiesz, jak mi było smutno, że nie utnę tej nogi? Wow. Było mi tak smutno. Ale, i Ale słuchaj, wtedy byłam jeszcze studentem. To jest co innego, jeśli, yy, no nie wiem, jeśli przychodzisz, patrzysz, aha, jest noga do obcięcia. A co innego, jeśli ty pracujesz w szpitalu, rozmawiasz z tymi ludźmi, obcujesz, rozmawiasz z członkami ich rodzin i zaczynasz postrzegać tego człowieka jako człowieka, a nie Nogę będącą częścią człowieka, którą należy obciąć. I ta empatia gdzieś mi się dopiero później załączyła, kiedy zaczęłam obcować z tymi pacjentami. Mm, możesz mi powiedzieć o Twojej motywacji do obcięcia tej nogi? Chciałaś to zrobić, bo to było coś nowe, jak, nowego? Jakieś wyzwanie? Coś tak. tak. To jest. Chciałam sobie taką oznakę, odznakę, taką sk plus kolejny skill. No bo to jest w pewnym sensie takie doświadczenie. Jak ja na przykład byłem designerem, to jakbym zrobił jakąś fajną aplikację, to bym mógł sobie... Tak, zrobiłem taką aplikację, to ty przeprowadziłaś taką i taką operację. Ja wiem, że dla ciebie może się to takie wydawać creepy, natomiast jakby wskazanie do amputacji kończyny też są bardzo określone, tak? Jakby no w ostatecznej ostateczności, że tak się wyrażę, te kończyny są obcinane. Zresztą Polska akurat jest chyba jedynym, jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie ten odsetek amputacji jest tak duży, a w innych krajach europejskich ten odsetek maleje. A Polska ma na, nadal bardzo wysoki odsetek amputacji. Powodu? To jest związane chociażby mm, z tym, że na przykład. Mm, bardzo trudny dostęp do, do poradni specjalistycznych chirurgii chirurgii naczyniowych. To jest związane z tym, że jest, są bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o nowa, nowoczesne opatrunki, o metody rewaskularyzacji, czyli przywracania przepływów w tych kończynach. Tych przyczyn jest bardzo dużo i to są często przyczyny takie stricte systemowe. Czyli problem polega na tym, że Zapuszcza się jakby jakąś, nie wiem czy nazwać kontuzję, jakiś uraz bądź jakiś problem i dochodzi do momentu, kiedy już trzeba robić amputację. Tak. Hmm. Mamy ranę, rana się nie goi, są długie terminy do przychodni, pacjent jest zostawiany często mm, samopas, nie ma odpowiedniej edukacji. To jest bardzo nieprzyjemna informacja, którą właśnie powiedziałaś. To w, takim, w takim razie jednak zagraniczne szpitale muszą. I, I mam znajomych, którzy jeżdżą do Niemiec, robić sobie operacje na kolana, robić sobie operacje na barki. To znaczy, żebyś też nie wyniósł takiego mylnego przeświadczenia, ale jeśli chodzi o poziom Polskiej Służby Zdrowia, on jest bardzo wysoki. Mhm. W porównaniu chociażby z Wielką Brytanią, na przykład, to jest na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o opiekę szpitalną, ambulatoryjną, jeśli chodzi o wiedzę, doświadczenie lekarzy, to jest bardzo wysoko, tak? Chodzi mi po prostu to, że akurat w tym konkretnym jednym przypadku jest taki problem. Możesz mi tylko jeszcze powiedzieć, jak się obcina tą nogę? Masz serio taką po prostu piłę i odcinasz nogę zwykłą piłą? Ja w domu mam nawet taki przyrząd taki metalowy. mi zdjęcie? Gdzieś tam mam nawet na Facebooku. W, w jedną osobę się obcina, czy w dwie osoby? No tak, jest jedna osoba, która trzyma, a druga tnie. I, tak jak i ty, piłujesz. Jak ty spokojnie o tym mówisz, po prostu to jest dla mnie niesamowite. Masakra. No czasem są takie piłki takie automatyczne, ale, ja tak ale muszę... u nas w szpitalu akurat nie ma takiej, jest tylko taka ręczna, że musisz tak. Właśnie widziałem na filmie, pamiętam, że mieli taką automatyczną. No, to zależy od szpitala też. Co jest dla Ciebie trudne w Twojej pracy? Teraz takie. Ja pytam o jakieś aktualne rzeczy, z którymi się mierzysz i chciałabyś je rozwiązać, albo chciałabyś być coś lepsze, albo coś sprawia Ci trudność cię Ci to denerwuje, że sprawia Ci to trudność? 嗯。Mm. Ja jestem tak troszkę na rozstaju dróg, jak to się ładnie mówi, bo z jednej strony jestem specjalistą w zakresie chirurgii, a z drugiej strony mam te terapie hormonalne. Ja aktualnie nie pracuję na co dzień w szpitalu, tylko przychodzę na takie dyżury, nie wiem, weekendowe, nocne, ale na takich dyżurach też najwięcej się dzieje, jest najwięcej trudnych przypadków, są operacje ostro-dyżurowe, można najwięcej w cudzysłowie porobić i doświadczyć takiej medycyny pola walki, nie? Mhm. zwłaszcza jeszcze w dużym takim szpitalu miejskim to jest troszkę jak na, na froncie, bo przyjeżdżają do Ciebie pacjenci tutaj na izbę przyjęć z takich ościennych miejscowości, którzy na przykład nie chcą iść do szpitala w małej miejscowości, bo się boją, że utną Ci nie tą nogę albo rękę, albo że jakość opieki jest taka, a nie inna. Więc z jednej strony trochę jeszcze pracuję jako chirurg, a z drugiej strony mam te terapie hormonalne i jestem tak troszkę jedną nogą tu, drugą tu i nie chcę rezygnować ani z jednego, ani z drugiego. Na pewno więcej czasu teraz poświęcam pacjentom hormonalnym, ponieważ no, czuję troszkę większą jednak gratyfikację ze strony tych pacjentów. Pracując jako chirurg, a to jest strasznie niewdzięczna praca. Jest tej pracy dużo, dużo papierów, musisz pracować na nocy. Chyba dużo większa coś odpowiedzialność, nie? E, tak, zdecydowanie. I powiem ci, że ci pacjenci są tacy, że nie wiem, może kilka razy tak mi się zdarzyło po jakiejś operacji, nawet jeśli to był nowotwór, jakaś mega skomplikowana operacja, że ktoś przyszedł i podziękował. Pacjenci zazwyczaj nawet nie pamiętają imienia i nazwiska osoby, która ją operowała. Jest im to wszystko jedno. Trochę nie chcą też o tym pamiętać, w ogóle wykonać to doświadczenie. Już. No jakby, no tak, no często się pytam pacjenta w poradni: O, kto pana operował? Nie wiem. Mówię, Jak to? Nie wie pan? Nie wie pan, kto pana życie uratował? To, dla mnie to jest takie dziwne, tak? nie? Jakby uważają, że lekarz jest od tego od tego, ma takie i takie obowiązki. A no nie wiem, mi się wydaje, że powinien być jakiś taki troszkę emocjonalny, jakiś. Na zasadzie, tak, no. no nie wiem, ja nie mówię o tym, że tak, że tu pacjent powinien przyjść koperta, kwiaty, czekoladki, nie wiem, cokolwiek to, innego, to, tylko naprawdę osób. powinien przyjść e, super fajnie, bardzo Pani dziękuję i czegoś takiego nie ma. Natomiast tu jak pracuję sobie z tymi pacjentami, tak zwanymi hormonalnymi, potocznie to nazywając, e, oni mi dziękują, rodziny mi dziękują, mówię Alicja w końcu żyje, czuję się super, jestem taki produktywny, e, i, I naprawdę dla mnie to jest takie mega budujące i satysfakcjonujące, kiedy ja słyszę, że ludzie mi są naprawdę wdzięczni. I kiedy. Hmm, bo w przypadku operowania też wpływasz na jakość życia, ale niemal nie doświadczasz tego tak bardzo. A tutaj ktoś przychodzi mówi, wow, on, więcej energii, czuję się tak świetnie, nie mamy, znowu sypiam. No to musi być. Kompletnie inne. Ale to też jest chyba fajna informacja taka systemowa, że może warto było coś zrobić z tymi chirurgami, żeby oni do doświadczali jakoś tro troszeczkę więcej tej gratyfikacji. No bo prawdopodobnie więcej osób będzie wybierało taką ścieżkę, jak to jeśli to tak będzie wyglądało. Bardzo nie, bo... mało osób wybiera taką ścieżkę. To jest też e, specjalizacja deficytowa, jest bardzo mało chirurgów. Średnia, chirurgu, średnia życia chirurga, wieku chirurga w tym kraju to jest 60-60 coś. I oni zaraz pójdą na emeryturę. Jest bardzo duży deficyt, jeśli chodzi o chirurgię. Co się myślisz, że z tym stanie finalnie, jeśli zabraknie nam chirurgów? Przyjdą do zagranicy? E, może tak być. E, na podwyżki w szpitalu nie ma co liczyć. Zdecydowanie też e, na moim roku dużo osób nie zdecydowało się też na kontynuację pracy w szpitalu i też są takimi wolnymi strzelcami. Prywatnie przyjmują? Tak. Dużo się zarabia jako lekarz w szpitalu? Kiedyś to było tak, że jak jesteś lekarzem, to się super zarabia, trochę jak prawnik. A teraz to chyba już tak nie wygląda, co? Prawnicy? Zarabią, zarabiają dużo? Tak, Młodzi, kiedyś, pra młodzi prawnicy? Tak zarabiają. się kiedyś mówiło. Prawnik, lekarz to takie stabilne, super pozycje. Kiedyś jak byłem mały, jak jeszcze mi mówili, że powinienem iść na studia, więc to, to już miałem 18 lat. Przez pierwsze kilka lat w momencie, kiedy jesteś rezydentem, czyli rezydentura trwa, czyli to jest taki proces szkolenia po studiach i po stażu, który trwa tam od czterech do sześciu lat, średnio pięć, gdzie jesteś lekarzem rezydentem, gdzie jeszcze nie przyjmujesz zazwyczaj prywatnie, tylko pracujesz w szpitalu, plus jakby dyżurujesz, to jest to naprawdę mała stawka. Mhm. Domyślam się. Plus taka ogromna, ja bym przynajmniej czuł ogromną presję, bo jestem perfekcjonistą i bardzo bym się martwił, że zrobię coś nie tak. Um. No, to musi być turbo turboodpowiedzialność, turbopresja, jeszcze jeśli nie zarabiasz jakoś super dużo. Plus, plus te szpitale to też nie jest jakieś najfajniejsze miejsce do przebywania na co dzień, co wszędzie, wszędzie wszyscy chorzy, smutni, niezadowoleni. Jak ja jestem w szpitalu, to, to jest takie dyplomacja. Chorzy nie są problemem. Często problemem jest na przykład nie wiem, środowisko, jakich masz kolegów, jaki jest twój szef, jaki masz zakres obowiązku na przykład czy pracujesz czy na przykład profil twojego oddziału wykonuje takie zabiegi albo takie, taką diagnostykę w którym takim o kierunku chcesz się na przykład kształcić tak naprawdę czy robisz takie rzeczy, które Ci się podobają, czy masz możliwości rozwoju, czy możesz zrobić doktorat, czy możesz pojechać na konferencję, mhm. bo to nie są rzeczy oczywiste, bo często nam młodym lekarzom blokuje się właśnie możliwość wybrania doktoratu, czy zrobienia kolejnej specjalizacji. Więc jakby same jakieś tam aspekty, nie wiem, pieniężne, to nie jest problem. Ach, wezmę dwa, dwa, trzy dodatkowe dużo, nie ma problemu. Problemem jest zazwyczaj środowisko, w którym funkcjonujemy. Mm -hmm. I, I jeszcze ogromna, długa droga do, do, do tego, żeby zostać lekarzem. Trzeba zrobić bardzo długie studia. I no, to jest ciekawa ścieżka. Tak jest 6 lat studiów stasz podyplomowy, a to masz 6, 7 plus jeszcze moja specjalizacja jest najdłuższa 6 lat, no to masz 13 lat. Mm -hmm. czyli, do momentu aż zostaniesz specjalistą. Czyli to się troszeczkę bardziej idzie z takich chyba ideologicznych powódek niż jakichkolwiek finansowych, co? Że chcesz pomagać ludziom po prostu? Tych powodów myślę, że jest bardzo dużo, tak? Mm -hmm. To jest tak, jak kiedyś się mówiło, że nie wiem, ksiądz, prawnik, lekarz, to jest dobry zawód. Nie? Idź na pewno. Chociaż moja babcia mówiła, że jeszcze nauczyciel zawsze chciała, żebym została nauczycielem. To no jest taki to dobry zawód. Trochę jesteś nauczycielem w tym momencie właśnie. Więc babcia, babcia by się cieszyła. Hmm, a czy o ty mi odpowiedziałaś na to pytanie, co jest dla ciebie trudne? Czyli to, to że jesteś na tej Rozgrywa. Jest to dla mnie trudne, że po prostu nie za bardzo wiem, e, czym na to się bardzo ukierunkować, czy sobie zostawić, czy nie. Jakby na pewno chciałabym pracować z, z pacjentami stricte i się kształcić w tym kierunku hormonalnym, ale szczerze powiedziawszy, szkoda mi tych wielu lat spędzonych na, 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 na te chirurgii. Lubię to, co robię. E, no lubię, właśnie. Mhm przemieszać flakami wieczorową porą, że tak się sobie zażartuje, jest to... No to jest piękna rzecz po prostu. Właśnie operować. przychodzą mi żarty do głowy, ale nie jestem pewien, ile sobie mogę pozwolić, więc się powstrzymuję odnośnie tego obcinania nóg. Um. Właśnie to jest ciekawe, że rozmawiam z tobą i z jednej strony opowiadasz o tych hormonach i widać po tobie super pasję. I jak zapytałem cię o chirurgię, to też widać w Tobie ogromną pasję tym, co, do, te, co do tego. I to, że się potrafisz tak wyłączyć podczas operowania i że cię to wycisza, no to, to też jest takie uczucie, które w niewielu miejscach można zdobyć. Więc domyślam się, że to musi być do ciebie skomplikowany proces. Mm. Jeszcze bym Cię chciał zapytać o rzeczy, co, co robisz, jak Ci się nie chce czegoś zrobić? Masz takie sytuacje, że masz rzeczy do zrobienia i, nie za, i ich unikasz, czyli tak zwane prokrastynujesz? Chyba, jak każdy prokrastynuje. Podobno nie każdy, ale nie wierzę tym ludziom, którzy tak mówią. Ha! To zależy. To, to jest kwestia, jak bardzo e, priorytetowe są te czynności, które wykonujesz. Ja czasem się zastanawiam, czy czemu mi się coś nie chce zrobić. A może, jest, a może ostatnio za dużo pracowałam, a może no nie wiem, potrzebuję e, takiego odpoczynku i to też jest ok. E, przez dzień, dwa za przeproszeniem nic nie robić e, i sobie odpocząć i potem mieć jakąś taką nową motywację, żeby rzeczywiście wziąć się e, za tym. Mhm. I to ci pomaga takie podbudowanie się przez dwa dni i później łatwiej się? Robić rzeczy, których się nie chciało zrobić? Myślę, myślę, że tak. Ja staram się tak, jakby no, nie spinać, nie spinać z, z tym wszystkim. Też mam e, taki komfort, że pracuję sama, sama dla siebie, sama sobie narzucam jakiś tryb pracy, czy, czy też priorytety, więc. E, no, ale z drugiej strony, jednak no, moi pacjenci i też ich ilość wymaga ode mnie, ode mnie jakiejś takiej systematyczności, żeby wszystko na bieżąco robić tak, że w pewnym momencie już nie da się jednak wszystkiego przekładać. Nie? To jest fajne w pracy z ludźmi, że niektórych rzeczy właśnie się nie da poprzekładać, więc masz trochę mniej takiej presji na samej sobie, żeby chce to zrobić i musisz to zrobić, tylko wiesz, że przyjdzie pacjent i w sumie musisz to zrobić. No nie ma. No jednak te studia medyczne i praca w szpitalu jednak uczą bardzo mocno i, i pokory i, i dyscyplinę. Ja szczególnie tak zapamiętałam pracę w szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie przychodziło się na dyżur o godzinie 19 i nie Wiem, było 30 pacjentów, których trzeba było obejrzeć, i te 30 osób stoi za drzwiami gabinetu. I ty nie wiesz, którego wziąć. Czy ten jest bardziej chory, czy ten mniej, czy ten umrze, a może ten może poczekać, może ten przyszedł bez sensu. Mhm. I nie wiesz, więc starasz się szybko to wszystko zrobić, bo no, oczywiście dużo osób zgłasza się na SORY bez, bez stanu zagrożenia życia, ale ty tego nie wiesz, tak? tak? Więc musisz sprawdzić każdego. No. No. Mm. Mm. Chcę Cię jeszcze zapytać, czy. Co z, z tą preferencją odnośnie mężczyzn? Myśli, że to jest coś, czym się serio warto e, przyjmować e, na tabletce antykoncepcyjnej i bez tabletki antykoncepcyjnej? Antykoncep czy to jest coś, na co się, a, faktycznie powinno według Ciebie zwracać uwagę przy doborze partnera? Ale czy do, dobierać partnera w trakcie przyjmowania tabletki, czy, no czy, jest... czy, czy wybierać antykoncepcję w ogóle? W, na to jest pod znakiem zapytania całość chyba. Właśnie się zastanawiam. No bo teraz załóżmy, że ja sobie znajduję partnerkę i ta partnerka decyduje się na mnie, będąc na tabletce. No to teraz ja czuję na sobie, mając to świadomość, jakieś zagrożenie, że jeśli ona zejdzie z tej tabletki, no to nie, nie, będzie, nie będę już dla niej taki atrakcyjny. No i w drugą stronę sytuacja jest taka sama, że jeśli ona wybiera mnie, nie, nie będę na tabletce i później zaczyna je brać, no to też mogę być dla niej w... Nieodpowiedni. I zastanawiam się, czy to jest coś, czym się jest sens przejmować, czy to są raczej jakieś takie bardzo nieistotne, chociaż na podstawie tego researchu to są jakieś istotne zmiany, więc nad tym się zastanawiam. Nie wiem, ja bym osobiście się, się jakoś tam specjalnie nie przejmowała, bo jednak jest dużo innych rzeczy scalających, związek, sprawiających, że, e, że dwoje ludzi jest razem, a, a nie tylko jakiś tam fizyczny pociąg feromony, który oczywiście wiadomo, e, że jest to mega ważne tak? Mhm. i większość związków jednak przez to się e, rozpada, ale jest dużo też innych rzeczy, które, które wiąże ludzi, tak? Okej. Okay. Dobra. Ja myślę, że możemy kończyć. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Czy jest jeszcze coś, o czym chciałbyś powiedzieć, a nie, nie powiedzieliśmy? Badajcie się. Taka <noise> porada uniwersalna dla wszystkich. I powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą Cię znaleźć w internecie. Możecie znaleźć mnie na Instagramie, doktor Alicja, doktor podłoga Alicja, jak to się mówi. I tyle. A ma, ma jeszcze się... zapraszam, zapraszam na Facebooka. Prowadzę taką grupę: hormonalna terapia zastępcza u mężczyzn. Tak się nazywa hormonalna terapia zastępcza. Znaczy, tam mówimy o terapiach hormonalnych dla mężczyzn i dla kobiet. Kilka tysięcy członków, jakby ktoś chciał posłuchać, co tam się pisze, czyta, przeczytać, podzielić się swoimi wynikami badań. Jest taka bardzo fajna grupa samopomocy osób, które znają się na temacie. Pomagamy, interpretujemy wyniki badań, także. Taka bardzo merytoryczna grupa. Super, myślę. super. Sam się chętnie tam dołączę. Dobra. Bardzo Ci dziękuję w takim razie. Dzięki. Siemano. Nowe podcasty w środę. Niemdziele. 19. Dziewiętnastej. Pozdro.